Witamy w kolejnym odcinku podcastu Życie bez gruchy. Dziś mamy naprawdę wyjątkowego gościa, człowieka, który na swoim koncie ma kilka naprawdę udanych projektów, które generują mu kilkadziesiąt milionów rocznie, współzałożyciela i prezesa Instytutu Kryptografii, który pewnie rozpoznajecie bardzo dobrze, Daniela Jankowskiego. Danielu, jest nam niezmiernie miło gościć Cię u nas na podcaście. Cześć. Cześć Marcinie, witam Państwa serdecznie. Marcin, to mi jest bardzo miło, kiedy ktoś się odzywa, kto ogląda wszystkie, wiesz, wywiady, które miałem przyjemność poczynić, więc no to szacun dla Ciebie, że też rozwijasz się, mimo tego, że sobie biznes dobrze poukładałeś z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, więc no nie mogłem odmówić. Miło, że ostatnio mówiłem na wywiadzie, że czuję się trochę nieswojo, kiedy opowiadam o sobie, ale patrząc na to, jak dużo osób później wyciąga z tego wnioski, to postanowiłem, że skoro mam taką osobę jak Ty, której naprawdę widzę, że zależy, to mi jest bardzo miło, dziękuję Ci. Super, no właśnie, zwłaszcza dziękuję za Twój czas, bo powiedziałeś, że nie starasz się nie udzielać wywiadów, raczej się skupić na biznesie. Pieniądze lubią ciszę, więc pan Tadeusz chyba swego czasu gdzieś tam podpowiedział, tak? Pan Tadek. Tak, to było tak. Tad Witkowicz, że pieniądze lubią ciszę. Druga rzecz, która mi tak do głowy weszła, że pracuj w ciszy, niech efekty krzyczą same. To jest coś, co mi tak bardzo mocno w serce zapadło i tak staram się tym kierować. I ostatnia taka rzecz, jeszcze z takich ciekawostek, bo zawsze siedziałem na ostatniej ławce albo blisko ostatniej ławki i tak zastanawiałem się, dlaczego życie mnie kierowało na tą ostatnią ławkę i teraz w biznesie wiem, że to jest bardzo dobra pozycja, bo ty widzisz wszystkich, a nikt nie widzi ciebie, więc to są takie, od Tada Witkowicza ewoluowało to do właśnie ostatniej ławki, więc. No, to jest ciekawe. Jestem kilka osób, których słucham, gdzieś uczę się, mają różne, że tak powiem, opinie na ten temat. Niektórzy mówią, że jak zarobisz, to właśnie ty masz teraz obowiązek, masz więcej obowiązku, żeby właśnie się dzielić tym, niż żeby się chować, no ale to jest już decyzja danej osoby, więc dobra, zaczynajmy w takim razie od początku. Skąd pochodzisz i czym się zajmujesz? Taką historię byśmy chcieli Twoją usłyszeć, bo masz bardzo fajną transformację, więc zacznijmy od tej łodzi. Tak, to jest Łódź, mój serdeczny przyjaciel Phil Konieczny zawsze się śmieje, że mówi, no Łódź jest takim ciekawym miastem, że jak wjeżdżam do Łodzi, patrzę na jakość dróg, to tak już wiem, jak wyglądają drogi po bombardowaniu, więc pochodzę z Łodzi, z blokowiska, wychowałem się na Chojnach, bo urodziłem się niedaleko Chojen, więc historię miałem z tym miastem związaną i w tym mieście jest mi bardzo dobrze, ponieważ uważam, że Łódź jest miastem, które warto poznać, bo jest to miasto czterech kultur, kultury żydowskiej, niemieckiej, polskiej. No ale do czego zmierzam? Do tego, że pytałeś o te początki, jak to wszystko wyglądało. Pamiętam, jak wchodziłem w ten taki świat rozwoju osobistego i przedsiębiorczości i jeździłem na różne konferencje, słuchałem różnych audiobooków, czy czytałem książki i tam ludzie opowiadali, że wiesz, w wieku 9 lat miałem rower i ten rowerek wypożyczałem kolegom, którzy tego rowerka nie mieli. W wieku 11 lat miałem rybki, jakieś gubiki, te gubiki mi się mnożyły, ja je sprzedawałem. W wieku 15 lat robiłem coś jeszcze innego. No a ja miałem taką historię, że w wieku 11 lat mój tata zmarł w momencie, kiedy byłem na koloniach takich pierwszych zdrowotnych, ponieważ byłem alergikiem, byłem odczulany takimi szczepionkami odczulającymi i pani doktor zaproponowała, żebym pojechał na kolonie takie odczulające też, no wiadomo, nad morzem, więc klimat sprzyja dla takich osób, którymi byłem ja, chociaż nie wiem, bo to jest ciekawe w ogóle z perspektywy czasu, bo na ten moment nie mam żadnych objawów alergicznych i na tyle, na ile mam świadomości już teraz zdrowotnej, bo moje życie tak się potoczyło, że miałem duży kontakt z tą branżą medyczną, farmaceutyczną i dalej mam, no to uważam, że można innymi inaczej poprowadzić pewną terapię, ale mniejsza z tym. No i sytuacja była o tyle traumatyczna, że mój tata miał po mnie przyjechać i mnie odebrać dzień wcześniej, no i rozmawiam z nim jeszcze dzień wcześniej, znaczy inaczej, tego dnia, którego miałem wracać, tata miał mnie odebrać z kolonii, rozmawiałem z nim dzień wcześniej i on mówi mi, Danuś, to ja już zostanę, bo dużo pracy, trochę zmęczony jestem, jutro się widzimy. To jeszcze były takie czasy, kiedy były telefony na takie karty magnetyczne, się podchodziło, wkładało się kartę magnetyczną, tam leciały impulsy, w ogóle ciekawy klimat, teraz sobie przypomniałem. No i tak się okazało, że następnego dnia na wieczór przyjeżdżamy z tych kolonii, no i odbiera mnie mama z wujkiem, ubrani na czarno, no i dowiaduje się w samochodzie, że mój tata zmarł w nocy.
No to wiesz, taka sytuacja dosyć traumatyczna dla młodego chłopaka, no nie mogłem w to uwierzyć, no mówię, no jak, no dzień wcześniej rozmawialiśmy, teraz tata nie żyje, no takie rzeczy się przecież nie dzieją, to nie jest gra komputerowa, przecież to jest realne życie. No ale wchodzę do domu, tam oczywiście babcia, mój brat, no i faktycznie taka rzeczywistość, która mnie została z dnia na dzień, że następnego dnia się budzę, wiesz, idę normalnie, wychodzę na ulicę, tam ludzie sobie normalnie chodzą, wszyscy się, wiesz, zajmują jakimiś swoimi sprawami, a ja mam w głowie dziurę totalną i zastanawiam się, dlaczego tak się wydarzyło. I pamiętam pierwsze moje pytanie, które padło z ust 11-letniego dziecka do mamy tego dnia, kiedy wróciliśmy do domu, to było: mamo, dlaczego tata zmarł? A moja mama wtedy odpowiedziała: bo Pan Bóg potrzebował dobrego poligrafa w niebie. Bo mój tata potem był kierownikiem w drukarni wojskowej, notabene obok której teraz chodzę na siłownię, bo też mam kilka takich nawyków ciekawych, które stosuję na co dzień. No i wiesz, no i do czego zmierzam? Do tego, że ciężko było mi zrozumieć pewne rzeczy, zrozumieć rzeczywistość, dlaczego tak się dzieje, dlaczego, wiesz, teraz nie będę miał tego taty, tej twardej ręki, tej osoby, od której też chciałem wiele w życiu czerpać. No i powstał taki w mojej głowie taka pętla, która mnie deprecjonowała względem innych. Czyli nie dość, że wtedy miałem nadwagę, miałem bujną czuprynę, po czym może teraz nie widać do końca, ale miałem, wiesz, włosy naprawdę bardzo bujne, miałem nadwagę, nie byłem na tyle elokwentny jak teraz, żeby się wypowiadać płynnie, spójnie. Do tego w ogóle miałem problemy z nawiązywaniem znajomości, bo byłem introwertykiem, nie tak jak teraz, myślę, że jestem gdzieś pośrodku tego wszystkiego. No i tak sobie żyłem w takim, że tak powiem, zawieszeniu przez 2,5 roku. No i wtedy na mojej drodze przyszło coś, czego się w ogóle nie spodziewałem, bo słuchałem wtedy Britney Spears i innych tego typu kawałków, a tutaj przyszedł hip-hop, który mi bardzo dużo w głowie pozmieniał. Raz graliśmy w piłkę nożną i kolega przyniósł płytę Gramatika. Ja tą płytę od niego pożyczyłem. No i jak zacząłem słuchać tych kawałków na Discmanie wtedy, bo takiego Discmana kupiłem od kolegi mojego Witka, którego serdecznie pozdrawiam. On miał tak zadbanego tego Discmana, że tam jakoś te kieszonkowe, które odkładałem, wziąłem i od niego tego Discmana odkupiłem. No i tak się zaczęła cała przygoda związana właśnie z hip-hopem, z tym, że ta muzyka dała mi pewnego rodzaju taką perspektywę i spojrzenie na różne sytuacje w życiu, które też inni artyści, którzy tą muzykę wykonywali, mieli. No i to był taki moment, kiedy ja zacząłem sobie swój świat wewnętrzny układać na pewnych wartościach, które mimo szczerych chęci mojej mamy, no nie wszystko była w stanie mi zapewnić. Mój brat, mam brata 10 lat starszego, któremu też dużo zawdzięczam, bo mi dużo pomagał, jak byłem młodszy, w kontekstach finansowych, no ale on też, wiadomo, już wyfruwał wtedy z domu, bo już miał ponad 20 lat, więc to swoje życie. No i wiesz, też musiałem szybko na nogi stanąć, żeby pomóc mamie, bo wiadomo, że się boryka z różnymi rzeczami, jakiś tam majątek był gromadzony, ten majątek został po prostu, wiesz, wyprzedany w pewnej części, jakieś tam ruchy, no po prostu te pieniądze topniały, tak. Chwilę później mamy zwolniono z pracy, więc też musiałem zacząć utrzymywać dom w pewnej części, gdzieś tam, o czym nikomu nigdy nie mówiłem, no ale chciałem sam się utrzymywać, gdzieś tam pomagać mamie. Mama o wielu rzeczach pewnie do tej pory nie wie, ale jak ogląda moje wywiady, to pewnie się dowie, bo tak już ostatnio na drodze, jak rozmawialiśmy, to krótki coaching mi zrobiła, dlaczego po tylu latach gdzieś tam się dowiaduję o pewnych rzeczach. Po prostu nie chciałem je tym obciążać. No i po drodze jeszcze było mnóstwo takich sytuacji, jakby to powiedzieć, dla młodego chłopaka, no nowych, nieznanych, takich, których, wiesz, no nie spodziewałbym się, że będę w stanie na nie, nie wiedziałem, jak na nie zareagować, co zrobię, jakie kroki podjąć, jak decyzje podejmować, jak potem być konsekwentnym w tych decyzjach, więc popełniłem mnóstwo błędów, no ale miałem takie przekonanie wewnątrz siebie, że skoro są ludzie, którzy osiągają sukces, czy są w tym miejscu, w którym ja chcę być, to znaczy, że ja też mogę. No dlaczego mam być gorszy, czego mi brakuje, tak? No jakieś umiejętności, no dobrze, no ale umiejętności można nabyć, jakichś kontaktów, no kontakty też można w pewien sposób zdobyć. No i tak się potem zaczęła taka droga, gdzie takiego rozwoju własnego, gdzie mówię, okej, to jest ten moment, kiedy chciałbym dotrzeć do ludzi, którzy są w tych miejscach, do których ja chcę dojść, no i tak zacząłem szukać takich ludzi i do nich docierać. I to tak, wiesz, mógłbym opowiadać bardzo długo na ten temat, dlatego może teraz zrobię małą kropkę i pozwolę doprecyzować tobie, jeżeli coś jest do powiedzenia, bo myślę, że ta historia mogłaby zająć dobrą godzinę, gdyby tak szedł krok po kroku, ale long story short, kwestia była tego typu, że na pewnym etapie, kiedy w mojej głowie powstało przekonanie, że skoro inni są w tym miejscu, w którym ja mogę być, no to ja też mogę w tym miejscu być, tylko po prostu muszę tą drogę przejść,
albo podobną, albo swoją drogę przejść, no i muszę zdobyć wiedzę, co dokładnie mam zrobić, w jaki sposób, no i popełnić mnóstwo błędów, no bo niektórzy teraz tak patrzą i mówią, no Daniel, bo wiesz, tobie wszystko się układa, idzie do przodu i tak dalej, ja mówię, tak, no teraz tak jest, ale no mam 35 lat, w wieku 13 lat zaczęła się duża transformacja we mnie, no nawet może w wieku 11, więc no czekałem na to 20 ponad lat, tak, żeby teraz móc, że tak powiem, tą śmietankę, jak to niektórzy mówią, spijać, mimo że jest też bardzo często ciężko, szczególnie jak się odpala nowy projekt, no ale to już też oddzielny temat. No tak, inwestowałeś przez te wszystkie lata i z inwestycji wiadomo, ludzie bardzo nie doceniają tego compounding effect, a to się dzieje również w życiu osobistym, więc opowiedz o szkole i edukacji, dlatego że to pod koniec już opowiemy o twojej misji bardziej, ale teraz chciałem się na tobie skupić, czy właśnie w szkole, siedząc tam w tej ostatniej ławce, patrząc na całą klasę, to już wtedy miałeś to, co teraz masz, dużo takiego, wiesz, że niektórzy mówią, wiesz, jak słyszę, jak rozmawiam z ludźmi, a bardzo lubię właśnie słuchać i sam dzielić się, dlatego że to właśnie to jest bardzo cenne, takiej, wiesz, żywej rozmowy z żywym po prostu organizmem, nie z algorytmem komputerowym, tylko z organizmem właśnie, który przeżył i tego doświadczenia nie da się podrobić niczym. Więc opowiedz właśnie o tej szkole, no nie? Czy to już wtedy wiedziałeś, że tak, Daniel to jest tak, wiesz, silna osobowość i będę parł? Czy to był ten efekt właśnie taki... No to tak idąc od początku może, czyli od podstawówki, no w podstawówce, wiesz, tak to, co mówiłem, tak, nadwaga plus, że tak powiem, no może niekonwencjonalny trochę strój, gdzieś tam, wiesz, ciuchy po bracie, większe niż mój jakiś tam, wiesz, wtedy gabaryty, plus od tego dochodzili nauczyciele, którzy nie pomagali, no bo ja byłem bardzo słabym uczniem, takim trójkowym, powiedzmy sobie szczerze, więc wiesz, nigdy nie miałem czerwonego paska, tak? Zawsze mówiłem, kurde, jak można mieć czerwony pasek? Tam nie wiem, ile teraz czerwony pasek jest, 4,69, czy nie wiem, jaką tam średnią trzeba mieć. A ja, wiesz, cały czas leciałem na tych trójach, do tego nauczyciele, którzy trochę tak, no nie to, że szykanowali, no ale wiesz, no, też nie pomagali bardzo często. Tutaj pani od polskiego, pani od matematyki, no bardzo zniechęcali mnie do tego, żeby coś zmieniać, trochę się rozwijać, gdzieś tam drążyć pewne rzeczy, no po prostu czułem się o wiele gorszy od pozostałych moich rówieśników. No i to się zaczęło zmieniać w momencie, kiedy już przyszła ta ósma klasa podstawówki, bo ja byłem ostatnim rocznikiem, który jeszcze szedł tym starym systemem edukacji, czyli była podstawówka, potem było liceum. No i pamiętam, jak dostałem się do liceum, do klasy sportowej, gdzie ja ze sportem nie miałem nic wspólnego, no tyle, że sobie haratałem w gałę na osiedlu z chłopakami, ale to też nie był jakiś taki poziom, który by zadowalał mnie czy ich. Po prostu rzucaliśmy piłkę i biegaliśmy z lewej na prawą stronę, jak się udało strzelić bramkę, a to były takie czasy, moje roczniki pewnie pamiętają, że nie było bramek, bo jak było boisko, to na nim grali starsi, a starsi nie chcieli grać z chłopakami po 12-15 lat, więc my sobie graliśmy z boku na jakiś tam, wiesz, gdzie jeden krzak to był jeden słupek, drugi krzak to był drugi słupek, nie, drzewo było jednym słupkiem, krzak był drugim słupkiem, a naprzeciwko był kosz taki na śmieci. To była, wiesz, bramka, nie? Więc no hit po prostu sezonu. Jak sobie to przypomnę, to były piękne momenty, piękne czasy. No i trafiłem do tej klasy sportowej, no i wtedy już mówię sobie, no okej, fajnie, to może jakoś, to jest jakiś taki, nie wiem, kierunek, jakiś znak. Akurat tam też był mój przyjaciel, poszedł do tej klasy, on grał akurat w piłkę, Przemek, więc też czułem, że mam kogoś obok. No i pamiętam swój pierwszy trening w piłkę nożną, gdzie przychodzi do mnie trener i mówi, Daniel, z tego pieca chleba nie będzie, ale polubiłem cię, więc cię po prostu z tej klasy nie wyrzucę, tak, z tej klasy sportowej, tylko po prostu no nie będziesz grał, to był chojeński klub sportowy, więc no jakby powiedział mi tak na dzień dobry, grzecznie, że na treningi mnie zaprasza, na WF-ie oczywiście mogę ćwiczyć, ale to mnie jakoś to nie zraziło, bo wtedy zobaczyłem, że no wiesz, już zaczęła się taka moja zmiana i sylwetki, i transformacja taka w głowie, więc zaczęły się, że tak powiem, zacząłem się interesować mocniej płcią przeciwną, ta płeć przeciwna również mną, bo przez ten okres takiej, wiesz, zadumy, takiego bycia wewnątrz siebie, okazało się, że mój charakter na tyle się wyrobił, że dziewczyny po prostu, wiesz, no bardzo do mnie lgnęły. No i mówię sobie, okej, chciałbym swoją sylwetkę poprawić, chciałbym sobie zrobić też taką kompetencję, umiejętności, które pozwolą tej drugiej stronie być bezpiecznym przy mnie, więc pierwsze, co zrobiłem, to zapisałem się na boks. No i, wiesz, zacząłem sobie boksować,
łapać taką pewność siebie, bo się okazało, że jednak umiem co nieco w tym sporcie, że jednak mańkut to też jest tak nie do końca dobry przeciwnik. No i tam tych chłopaków obijałem, oni obijali mnie, zaczęły się jakieś, wiesz, pierwsze turnieje bokserskie, gdzie pamiętam, że pojechałem po chyba tam dwóch czy trzech miesiącach trenowania na taki na gwardię w Łodzi, to było na Kilińskiego, gwardia się mieściła, na taki pierwszy krok bokserski i tam, wiesz, uchachany, zadowolony, tam dużo też chłopaków chodziło z tak zwanych chuliganek, z różnych grup kibicowskich, więc pojechaliśmy taką ekipą, ja się czułem fajnie, bo miałem fajnych chłopaków, tam Bronek, pozdrawiam cię serdecznie, bo to też taki jeden z dobrych znajomych, z którym mieliśmy kilka ciekawych przygód życiowych, no i pojechaliśmy taką ekipą, ja tam, wiesz, pewny siebie, bo na tych treningach mi całkiem fajnie wychodziło, mówię do mojego trenera, mówię, trenerze, no gdzie jest ten mój przeciwnik, bo chciałbym zobaczyć, z kim będę walczyć, a mój trener mówi, no on się rozgrzewa. No, ja mówię, no dobrze, no ja też się rozgrzewam. No i słuchaj, wyszedł gościu, pierwsza runda, ja leżę na deskach, druga runda leżę na deskach, trzecia runda leżę na deskach. No ale sędzia nie przerywał, nie był to nokaut techniczny i ten gościu kończy się ta walka i ten gościu do niej podchodzi i mówi, stary, kim ty w ogóle jesteś, jak ty długo trenujesz, nie? Ja mistrza Polski pokonałem, wiesz, w pierwszej rundzie przez nokaut, nie? A ty wytrzymałeś, wiesz, trzy rundy, co jest nie tak? Ja mówię, stary, ja w ogóle nie wiedziałem, kim ty jesteś, nie? Poza tym ja trenuję trzy miesiące, nawet gdybym wiedział, to może nie wiem, bym się inaczej zachował, nie wiem, nieważne, ale to by też była taka fajna lekcja, bo pytałeś o edukację, tak? Więc szkoła szkołą, ona szła sobie swoim torem, ale też życie dawało mi kilka takich fajnych lekcji, gdzie na przykład z tej historii nauczyłem się tego, jak ważne jest chociażby przygotowanie, jak ważne jest to, żeby się nie nastawiać, że będzie ciężko, że walczę z kim, że walczę, wiesz, tylko okej, okay, jestem w tym ringu, to tak jak w życiu czasami, jak w biznesie, tak, jesteś, wiesz, i tu i teraz musisz reagować, to nie jest tak, że wiesz, jesteś w ringu i powiesz, Marcin, wiesz co, to ty mnie teraz nie bij, ja sobie chwilę pomyślę, jak ci tu, wiesz, dopierdzielić, nie, tylko jest, trzeba szybko reagować, trzeba trochę, wiesz, na tej swojej pamięci mięśniowej, którą tutaj się ćwiczyło, polegać, też na swojej intuicji. Więc życie mi dawało dużo takich ciekawych lekcji. Miałem ten przywilej, że w liceum, może nie uczyłem się zbyt dobrze, ale miałem gdzieś obok sobie Przemka, gdzie dużo od niego ściągałem i wtedy już miałem bardzo dobre oceny, więc skończyłem to liceum, co prawda bez czerwonego paska, ale też złapałem kilka takich fajnych zajawek, jeżeli chodzi o właśnie, może nie tyle czytanie książek, tylko też zobaczyłem, że w książkach jest jakaś taka ciekawa magia, czytając, nie wiem, Ferdydurkę, czytając Początek, gdzie tam dużo było takich ciekawych rzeczy, które mi zostały w głowie. Był taki ciekawy wytrych, gdzie mówię sobie, okej, książki nie służą tylko do tego, żeby leżały na półce i się kurzyły, tylko coś tam można ciekawego wyciągnąć z tego. No i później poszedłem na studia, to był taki czas, kiedy trzeba było zdawać egzaminy. Dostałem się na Politechnikę, dostałem się na Uniwersytet, jakoś tak mnie intuicja pokierowała, znaczy może inaczej, może nie dostałem się na Uniwersytet, ale coś takiego funkcjonowało jak odwołanie. I nie wiem, co mną wtedy tchnęło, bo ja tam byłem, nie wiem, 15 poniżej tego limitu osób, które się dostały, czy tam któryś. Ale coś mną tchnęło, żeby napisać odwołanie. No i pamiętam, byłem wtedy w Mielnie, bo to był taki okres dosyć mocno imprezowy. Tam też dużo grup kibicowskich jeździło. Był Troll, Kokobongo, Bajka i kilka innych takich mordowni. I pamiętam, dzwoni do mnie mama, że przyszedł list, że się dostałem na Uniwersytet Łódzki. No jak się dostałem na Uniwersytet Łódzki, to wtedy tak dopiero wystartowałem. Już wiesz, kumulowałem w sobie to wszystko, tą całą pewność siebie budowałem, te przekonania, o których wcześniej mówiłem i też kilka jeszcze innych. No i tam poszedłem pewnego razu, przypadku w życiu nie ma, jestem o tym przekonany. Poszedłem na wykład, chciałem pójść do Kamila Cebulskiego, bo wtedy go śledziłem, ale nie było miejsc na Kamila, więc poszedłem na jedyny wolny, czyli do Grzegorza Turniaka. No i pamiętam, wchodzę wtedy, wiesz, na uniwersytecie, na wydziale zarządzania, do sali, przed tym wykładem Grzegorza Turniaka, mówię, no jak nie ma miejsc, jak Kamil siedzi sobie, wiesz, na biurku, kamerę przed sobą ma rozstawioną i tam wokół niego 8 osób. To mówię, to nie wiem, co tam się wydarzyło, ale mniejsza z tym. No i rozpoczął się wykład Grzegorza Turniaka. Ja trochę go kojarzyłem już tam, w internecie go wyszukałem, wyszperałem, mówię sobie, co za fajny gość. Wychodzi na tą scenę gościu, który już tam był dobrze po 40, tutaj jakąś mapę myśli pokazuje, tutaj opowiadał swoje historie w korporacjach. No i taki byłem, wiesz, confused, mówię, co tutaj zrobić, ale mówię, no wiem, że wiesz, życie daje pewne możliwości, no i muszę jakąś to wykorzystać. Co tu zrobić? No i postanowiłem, że podejdę do wtedy pana Grzegorza i zapytam się, jaką książkę poleca w ogóle, od czego zacząć. I to jest takie pytanie ogólne, wiesz, to na poziomie takim, no musisz wiedzieć, kto
co druga strona potrzebuje. No ale tak long story short, Grzegorz, pamiętam, wtedy wysłał mi pozycję, tam myślałem, że to jest 70 książek, ale było około 50, jak to ostatnio sprawdziłem. Ja poszedłem do księgarni, do biblioteki uniwersyteckiej, wypożyczyłem najchudszą książkę z tej listy, to była jedna minuta dla samego siebie i zrobiłem dwa kółka jeżdżąc autobusem, nie wysiadając z niego, bo wtedy jeździłem autobusem do domu, dopóki tej książki nie przeczytałem, mówię sobie, wow, nie? To w książki są takim miejscem, gdzie wielu ludzi już się spotkało z tym, z czym ja się borykam i tam są pewnego rodzaju odpowiedzi. No i też nie chodzi o to, żeby tak, wiesz, w 100% wierzyć w to, ale żeby złapać, zobaczyć, czy to mi pasuje, no i wtedy jakieś wnioski wyciągnąć i pójść swoją drogą. Więc tutaj taka historia była też dosyć ciekawa. No i potem jak wystartowałem, no to już ta edukacja była bardzo blisko mnie, już poszedłem, jak to się mówi potocznie, wiesz, w sprzedaż. Całość. W sprzedaż poszedłeś właśnie. No więc tak. Chciałem, żebyś opowiedział o tej sprzedaży, bo to będzie trochę, tak, że tak powiem, mięso przed rozgrzaniem kryptowalutowym, bo tutaj zebrałeś swój kapitał, zacząłeś uczyć się, jak działa właśnie struktura w firmie, zacząłeś robić swoje wyniki, więc opowiedz teraz, proszę cię, o tym, jak dostałeś się do tej branży farmaceutycznej, czym tam się dokładnie zajmowałeś i jak ważnym elementem tutaj na tej pozycji była umiejętność sprzedaży i czy to było już jakby pierwsze twoje zetknięcie się ze sprzedażą, czy już wcześniej uczyłeś się właśnie sprzedaży jakoś świadomie? No właśnie, i to była też taka dosyć ciekawa historia, ponieważ tam na tej liście też była taka książka jak Psychologia biznesu Brenna Tracy. Ja tą książkę Psychologii biznesu Brenna Tracy czytałem i zobaczyłem, że w ogóle czytałem potem sporo książek. Pamiętam też taki fajny moment, bo wielu ludzi, wiesz, szuka różnych wymówek, a wtedy Grzegorz Turniak powiedział taką ciekawą rzecz, że kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. Ja nie miałem wtedy zbyt dużo pieniędzy, żeby kupować te wszystkie pozycje, które Grzegorz tam wymienił, więc chodziłem do Empiku, siadałem sobie w kącie, czytałem książki i pamiętam, jaki to był ogromny ból, kiedy wchodzę do Empiku i miałem tam chyba, nie wiem, kilkanaście stron ostatniego rozdziału Stephena Covey'a, 7 nawyków skutecznego działania i pani mówi, że tą książkę sprzedano. Ja mówię, no jak sprzedano tą książkę? Jak ja to jej, wiesz, z notatkami na kolanie, na drugim kolanie książka i mówię, no tak nie może wyglądać rzeczywistość, no, ale do czego zmierzam? Do tego, że miałem taki ciekawy epizod, wtedy już miałem dziewczynę, która aktualnie jest moją żoną i wyjechaliśmy w przerwie między semestrami do Londynu do pracy. I tak się ułożyło, że ja tam pracowałem i miałem się różnych zajęć i od bycia na Brewer Street w takiej restauracji, w ogóle piękny czas, w takiej restauracji pracując na zmywaku, piekąc tam bagietki, chłopaki tak mi porobili pierwszego dnia, że wiesz, dali mi jedzenie na wyjście, dali mi piwko i dali mi Coca-Colę. No i ja miałem taki klimat, że wiesz, no pierwszy dzień w mojej pracy, mówię, no to wracam w takim razie do domu. Tylko, że mieszkałem tam chyba w trzeciej strefie, czy no chyba tak, to była trzecia strefa, więc i żeby do pracy dojechać, to musiałem jechać pociągiem, znaczy pierw metrem, potem pociągiem. No i wbijam do metra i się okazało, że wiesz, że metro już nie jeździ, bo to już taka godzina, gdzie no sorry, stary, ale wiesz. No, autobusem trzeba teraz. Całą dobę. I autobusem, i rozumiesz, pierwszy dzień w pracy, idę na autobus i mówię sobie, no dobra, no to w takim razie, wiesz, pytam się ludzi, jak mam dotrzeć tu i tu. A oni mówią, stary, nie wiem, nie? No to wiesz, od kierowcy do kierowcy i tak dalej. Jeden mówi, wsiadaj. Ja mówię, na ile będę jechał? On mówi, no dobre półtorej godziny, więc ja ci tam, wiesz, machnę ręką, kiedy masz wysiąść, nie? A ja miałem taką mapę jeszcze, wiesz, papierową ze sobą i pamiętam wtedy po prawie półtorej godziny tej jazdy, gdzie miałem dużo przemyśleń, wsiadłem, jeszcze drugie pół godziny spędziłem na tym, żeby dojść w ogóle tam do tego miejsca, gdzie mieszkałem, no i wchodzę do domu, otwieram drzwi i trzymałem, wiesz, taką mi zrobili pastę z krabem dla mojej żony, czyli makaron z krabem i trzymałem tą kolę na górze i otwieram te drzwi, już tak, wiesz, było późno, z tego dnia też tam miałem być chyba na 10:00 i ta kola mi spadła. I zaczęła tak krążyć i wiesz, i zaczęła wylatywać z niej po prostu napój, nie? I pamiętam wtedy wbiegłem do kuchni, otworzyłem tą kolę, szybko wszedł do szklanki, moja żona wbiega do kuchni i mówi, co to jest? Ja mówię, Monia, kola, siadamy i tak, wiesz, usiedliśmy przy tej szklance tej Coca-Coli. Ja mówię sobie, no nie, kurde, nie? No tak to nie będzie wyglądać moje życie. No i później zacząłem tak myśleć, co tu dalej robić. Zawsze interesowały mnie finanse, więc poszedłem do pracy w banku. No ale ta praca w banku, to było wtedy najem linii w mBanku, no była za pół etatu, dostawałem 550 zł, no i mówię sobie, kurczę, strasznie to jest takie reaktywne. Ja wiesz, tutaj mam od linijki walić to, co oni tam mówią w tych skryptach, nie ma żadnego freestylu, traktuję tych ludzi jak jakieś roboty, sam staję się robotem,
Mówię, no przecież ta komunikacja z człowiekiem jest czymś niesamowitym. No i wtedy przeczytałem już w którejś książce, już nie pamiętam w której, że pieniędzy na świecie jest wystarczająco dużo dla każdego z ludzi i że w sumie sprzedaż jest transferem, wiesz, środków od jednej osoby do drugiej osoby. No i skumałem dopiero, że sprzedaż jest niczym innym jak komunikacją, bo szukałem, wiesz, takiego złotego wytrychu. No i miałem taki epizod, gdzie sprzedawałem produkty Apple. Mój brat sobie pracował w firmie SAD, załatwił mi pracę, byłem promotorem i to było dla mnie coś takiego, wiesz, niesamowitego, bo przyszedłem tam do pracy i zacząłem najlepsze wyniki wykręcać w ogóle w całej Polsce. No i ci ludzie nie wierzyli, mówią, taka beznadziejna lokalizacja, wiesz, jakieś tam pochwały, nie pochwały, a ja po prostu nie wiedziałem, że się nie da, tak? To jest taka idealny motyw, wiesz, tak jak masz w biznesie, jak wchodzisz w jakąś nową branżę, albo jakiś nowy biznes, lepiej się tam nie nastawiać, po prostu robić swoje i nie ten. No i pracowałem w tym Apple, tam naprawdę miałem bardzo dobre wyniki. Sprzedawałem te iPody czwartej generacji, gdzie wtedy MP3 i MP4 królowały za 200 zł, a teraz sprzedaję iPoda komuś za 650 zł i wytłumaczę, jaka jest różnica między tym, to wiesz, tym bardziej 650 zł, no inaczej wtedy ważyło niż teraz. No i na pewnym etapie swojego życia mówię, dobra, kończą się studia, no to warto by było pójść do przodu. No i takim moim marzeniem było być przedstawicielem w firmie związanej z alkoholami. No bo taki wiek, dużo imprez za mną, jeszcze sporo było wtedy przede mną, bo trochę taki wziąłem wtedy bardziej imprezowy styl życia, no to mówię, wymarzona robota. No i zacząłem tak sobie chodzić od rozmowy do rozmowy kwalifikacyjnej, wchodziłem na wszystkie rozmowy po to, żeby zobaczyć, jak ja reaguję na pytania, jakie pytania ludzie zadają na tych rozmowach, jakie są schematy, pewne paterny, pewne rzeczy, które się powtarzają, bo potem zacząłem, że jest jeden taki, wiesz, ogólny schemat i potem jak już chodziłem, to na każdą rozmowę wygrywałem, trochę tak powiem nieskromnie, już dzwonili do mnie na dyrektorzy, zapraszali jakieś kolacje, coś, żebym tylko wszedł do pracy. No i pamiętam, poszedłem na rozmowę do branży farmaceutycznej, bo wtedy tak mi się kojarzyła ta branża z takim prestiżem, z taką niedostępnością, z takim, no jeszcze wtedy to była firma amerykańska, firma Abbott. I pamiętam doskonale, że był taki assessment center, tam siedzimy, jakie zadania rozwiązujemy. I w tym momencie ta dziewczyna, która rekrutowała, tam była kierowniczka i dyrektorka i osoba taka z firmy zewnętrznej, która odpowiadała za rekrutację. Ona mówi, dobra, to kończymy rekrutację, bo w sumie mamy kandydata wybranego. Panie Danielu, prosimy, żeby pan został. A ja mówię, kurde, świetnie, bo zawsze były jakieś tam drugie, trzecie, czwarte etapy. I one mi powiedziały tak, mówią, takie pan wrażenie na nas zrobił, że chcemy pana zatrudnić. Za 2 tygodnie widzimy się tu i tak dalej, wszystkie rzeczy przyjdą na maila. No i te rzeczy na maila nie przyszły. Ja miałem kontakt do tej osoby, która mnie tam też rekrutowała, do tej właśnie trzeciej dziewczyny z tej firmy takiej rekrutacyjnej. Dzwonię do niej się pytam, już nie pamiętam, jak tam miała ta dziewczyna na imię, ale się pytam, jak tam ten status tej rekrutacji. Ona mówi, no właśnie miałam do pana dzwonić, no bo niestety ta rekrutacja nie wystartuje, ponieważ ta linia nie będzie otwarta, bo tam nową linię diabetologiczną otwierali. No ja sobie mówię, no dobrze, no ale w takim razie, czy coś w zamian jakaś jest rekrutacja, gdzie mogła mnie pani polecić. No mówi, no właśnie o panu myślałam i tak dalej. No i poszedłem do farmacji, do firmy, która była totalnie nieznana i mówię sobie, wow, cóż za świat w ogóle, taki wiesz, dziki zachód, nie? Nikt ci nie uczy, co masz robić, dają ci telefon, dają ci taki, no wtedy to nie był smartfon, ani żaden tablet, tylko taki, nie wiem, jak to się nazywały, takie wiesz, z rysikiem, jakieś cudo, gdzie miałem zamówienia wbijać. Miałem mapę, GPS taką, która mi służyła, wiesz, do tego, żebym mógł sobie tam się na szybę przyklejało. Jeździłem z tym GPS-em, zainwestowałem w to tam, pamiętam, nie wiem, 300-400 zł, czy brat mi wtedy też pomógł jakoś finansowo, już nie pamiętam. Wziąłem sobie taką wielką mapę Łodzi, kupiłem, wydrukowałem sobie listę wszystkich aptek, no i wiesz, od apteki do apteki zapisywałem komentarze na tej liście aptek, jaka jest pani kierownik, jakim się z dziewczynami rozmawia, jakie produkty, jakie potrzeby, to, tamto, owam to. No i tak mówię sobie, kurczę, no fajna szkoła życia, taka w ogóle biznesu, jak sobie poradzę, chodząc od apteki do apteki, gdzie muszę zrobić wynik, a nikt nie mówi, jak mam ten wynik zrobić. No i to był taki pierwszy krok, gdzie mówię sobie, dobra, no to lecę w takim razie bokiem, koksem, dosyć mocno. I pamiętam, wtedy zadzwonił do mnie mojego brata kolega, mówi, słuchaj Daniel, bo wiem, że tam u ciebie różnie bywa, ale tam moi znajomi będą potrzebowali osoby do farmacji. A ja jeszcze w międzyczasie miałem krótki epizod z lekarzami, pracowałem w firmie, gdzie odwiedzałem lekarzy i mówię sobie, kurczę, jaka niewdzięczna praca. Gdzie chodzę do tych lekarzy i tak patrzę, jak oni no niestety się, mam powiedzieć brzydko, sprzedają, tak, za kilka groszy i w ogóle jak można tak robić, nie, to jest totalnie niemoralne, więc nie chciałem z tymi lekarzami pracować, no i mówię do tego kozy, mówię, dobra, Marcin, to mnie poleć.
No i tak trafiłem do moich szefów, którzy jak zobaczyli po pierwszym kwartale, jakie wyniki zrobiłem, to pamiętam, mieliśmy taką cyklówkę pod Bydgoszczą, to się kopali pod stołem, że nie wierzyli, że ktoś w ogóle przyszedł i zrobił taki wynik, a dostałem przekaz prosty. Mój szef ówczesny powiedział mi, dobra Daniel, wiesz co, nie mam czasu za bardzo już z tą gadać, spoko się wydaje, że on wtedy wracał chyba z Torunia czy skądś, spotkaliśmy się w McDonaldzie w ogóle, no hit, historia po prostu niesamowita. I tak po pół godzinie mówi, dobra, to ja cię zatrudniam, za tydzień czasu będziesz miał szkolenie i plan jest prosty, jak w ciągu 3 miesięcy zrobisz planu, to cię wypierdolę. Przepraszam za kolokwializm, ale chciałem podkreślić, jak to wyglądało. A ja mówię, spoko, bardzo mi to pasuje. No i zrobiłem ten plan, no i później tak mi co roku życie zmieniali, że mnie zaczęli awansować, a ja też, że chciałem się rozwijać, to szedłem w ten, że tak powiem, proces rozwojowy i w wieku 24 lat już zarządzałem zespołem ludzi, no później zostałem dyrektorem sprzedaży, robiliśmy kilkadziesiąt milionów obrotu rocznego. No i taka przygoda bardzo ciekawa, gdzie pamiętam, że tam chyba po 3 roku pracy co rok moi szefowie mnie zapraszali na rozmowę i też tam jeszcze kilku innych chłopaków, których wierzyli, którzy robili wyniki i po prostu mówili, wiesz, na zasadzie Daniel, od nowego roku będziesz robił to i to, a gdybyś chciał to przemyśleć, to masz 10 minut i wróć do nas, nie? Wyjdź się, przejdź i tak dalej, a wiesz, a mi się życie odmieniało, bo rynek sobie poukładałem, a tutaj miałem zostać, wiesz, kierownikiem do spraw kluczowych klientów, potem KAM-em, potem kierownikiem regionalnym, potem dyrektorem i wiesz, no fajnie, ale no układasz sobie biznes, a ten biznes jest ci odwracany co rok o 180 stopni, nie? Ale mówię, okej, no to odważny świat należy, potem chciałem się rozwijać, a wiedziałem, że się nie rozwinę, robiąc cały czas to samo, więc dużo też im zawdzięczam, no i tak w tej farmacji dosyć dużo zamieszania zrobiliśmy. I tam spędziłeś 6 lat w tej farmacji? Spędziłem około 8 lat, ale 6 lat spędziłem właśnie z tymi ludźmi, z którymi się potem rozwijałem rok po roku, nie? I czy to był okres, gdzie nauczyłeś się sprzedaży, tak na gdzie to przygotowało cię do później do otwarcia własnych spółek? Wiesz co, to był taki okres dosyć ciekawy, ponieważ sprzedaży się uczyłem już wcześniej. Bardzo dużo się nauczyłem sprzedaży, sprzedając te produkty Apple, ponieważ wiesz, to było coś zupełnie innego. I wszyscy promotorzy to, co robili, to podchodzili do klienta, który stał na przykład przy iPodach i się pytali, w czym mogę pomóc. A ja sobie mówię, nie wiem, no wiesz, jak ktoś mnie pytał w sklepie, w czym może mi pomóc, to ja się pytałem, potrzebuję pożyczyć 200 zł do czwartku, nie? I to wiesz, takie było, ale nie o to mi chodzi, no jak pytam o produkt, więc wiedziałem, że to nie działa, to było totalnie bez sensu pytać się, w czym mogę pomóc. Więc ja podchodziłem do tych ludzi i na przykład widziałem, że ktoś się bawi tym iPodem i na przykład pytałem, tak? Co pana zainteresowało, żeby zatrzymać się i dotknąć tego produktu? Albo podchodziłem i, wiesz, takie pytanie bardziej zamknięte. Czy zgodzi się pan ze mną, że bardzo prosto się tym obsługuje? I tak dalej, nie? Więc wiesz, zawsze miałem taką też tendencję do over-delivery, ponieważ jak ktoś kupował sprzęty Apple wtedy, to tam no, instrukcja była w języku angielskim, wiesz, trzeba było osiągnąć iTunesa, ci ludzie nie kumali, o co chodzi z iTunesem, więc ja ich zawsze prosiłem, żeby przyszli, zgrywałem instalkę tego iTunesa, wiesz, na tego iPoda, żeby mogli sobie w domu to rozpakować, zgrywałem im instrukcje, pokazywałem im, jak się poruszać, dawałem kontakt do siebie, więc oni byli bardzo wdzięczni, potem przychodzili całymi rodzinami, przynosili mi innych klientów, swoich znajomych i wtedy to była taka magia, gdzie wiesz, skumałem sobie, że kurde, jakie to jest piękne, że ludzie czują na pewnym etapie, że nie musisz sprzedawać i komuś czegoś wciskać, że ludzie mogą czuć wdzięczność, że mogą czuć naprawdę, wiesz, że kupują droższy produkt, taki, po który nie przyszli, ale on spełni ich oczekiwania. No i to był taki moment, gdzie tam zacząłem się rozwijać, a w farmacji, no to wiesz, jak miałem taki dziki zachód, że musiałem do apteki jeździć i zbudować relacje z dziewczynami, z panią kierownik, wybadać potrzeby, wywalić konkurencję do apteki, no to była totalna szkoła życia, nie? No i wtedy też zacząłem właśnie rozumieć takie pewne rzeczy, że ja nie mogę być sprzedawcą, tylko ja muszę być partnerem dla tych ludzi w biznesie. Zacząłem pytać też lepszych handlowców od siebie, no to jak wy to robicie, jak rozmawiacie, z kim warto, komu na czym zależy i tak dalej. Prowadziłem swoje takie dzienniki, gdzie sobie rozpisywałem różne rzeczy, wiesz, dużo się uczyłem, edukowałem, inwestowałem w swoją głowę, gdzie wiesz, już na pewnym etapie, jak liczyłem, już przestałem to liczyć, bo pewnie by było około 1 000 000 złotych, zainwestowałem w swój rozwój, w swoją edukację. To wiesz, to są ogromne pieniądze. I nie mam problemu z tym, żeby teraz, nie wiem, płacić po kilkadziesiąt tysięcy za jakieś, wiesz, mastermindy, nie mastermindy, inne rzeczy, po prostu umiem teraz z tego korzystać. Więc to był taki bardzo długi proces, wiesz, to do tego dochodziłem latami. Dobra, i dlaczego zrezygnowałeś właśnie z branży farmaceutycznej i postanowiłeś przejść na swoje? Wiesz co, no to kilka było takich zbiegów okoliczności, ponieważ na pewnym etapie moi ówcześni prezesi sprzedali firmę do takiego wielkiego koncernu ukraińskiego. No i zaczęły się takie rzeczy, że wiesz, część kasy dostali teraz, a część mieli dostać za jakiś tam czas. No i zaczęły się takie historie, gdzie ja miałem zespół naprawdę
trafiłem na bardzo fajnych ludzi, z którymi miałem cudowne relacje, do tej pory z niektórymi jeszcze relacje utrzymujemy. Ja sobie nie wyobrażałem takich sytuacji, żeby z dnia na dzień, wiesz, stosować pewnego rodzaju mobbing, nie wiem, żeby moi kierownicy, których mieli wyskakiwać z krzaków, zwalniali tych ludzi, bo ja zawsze miałem wielki szacunek do ludzi, dalej mam, do tych, do których warto mieć szacunek, że wiesz, oni, wiedziałem, jakie mają zobowiązania, wiedziałem, jakie mają plany, wiedziałem, wiesz, dokąd chcą dojść i zawsze byłem taką osobą, która pomagała im nie tylko w pracy, ale też pomagała im dojść tą pracą do takich celów, które mieli w życiu. No i na pewnym etapie mieliśmy taką dosyć nieprzyjemną rozmowę z moimi szefami, gdzie po prostu się rozstaliśmy, tak? Bo mi totalnie zaufanie do nich wyparowało. No i wiesz, taka dosyć ciekawa sytuacja, gdzie masz jednego dnia i status, i fajne pieniądze, i samochód służbowy, i się rozwijasz, idziesz do przodu, realizujesz, wiesz, założenia, a potem budzisz się rano i telefon nie dzwoni, wiesz, zespół, nie masz żadnych rozmów, nie masz nic, nie masz spotkań w firmie, jest taki, wiesz, moment, no dobra, no to co teraz, nie? Jak to wszystko, wiesz, poprowadzić? I to był piękny moment, ponieważ ja, wiesz, od kilku lat już umierałem w tej pracy. Byłem takim chodzącym totalnie zombie, ponieważ nic się nie zmieniało w niej, oprócz tego, że były kolejne cele, kolejne kwartały, kolejne, wiesz, plany do realizowania i czułem, że strasznie stoję w miejscu. I czułem też to, że jestem narzędziem dla tych ludzi tylko i wyłącznie. Tam już nie było tego, co było na początku, wiesz, takiego relacji, szacunku i tak dalej. Tylko było, wiesz, wynik. Rozumiem ich, no bo oni też, wiesz, dzięki temu, że tak parli na te wyniki, no to sprzedali tą firmę, no ale to już takie dla mnie było bardzo, bardzo słabe, nie? Ja rozumiem, że wynik jest ważny, sam jestem mega nastawiony na wynik, bo to mi z farmacji zostało i sobie nie wyobrażam, wiesz, żeby nie realizować tych wyników, no ale można dalej zostać człowiekiem w tym wszystkim. I to mi bardzo tak przeszkadzało. I te wartości totalnie się rozjechały, a wtedy też zobaczyłem, że wiesz, ogólnie jest taki duży kryzys wartości wśród ludzi. A ja nie chciałem tam funkcjonować. W takiej branży, która dla mnie była mega toksyczna, tam było dużo polityki, wiesz, jakichś takich sytuacji totalnie, na które się moralnie nie godziłem i mówię, no nie, to już, wiesz, trzeba zejść ze sceny, rozstać się i pójść dalej. Opowiedz o tej historii właśnie, jak odszedłeś z tej farmacji i miałeś właśnie to przejście, bo to jest też bardzo fajny punkt, myślę, w ogóle w całym twoim, jakby, no, w całej twojej linii czasu. Tak, to był w ogóle niesamowity moment i kiedyś uważałem, że ludzie się nie zmieniają. Teraz uważam, że ludzie się zmieniają, ale zmieniają się w momencie albo po pierwsze są na tyle dojrzali, żeby się po prostu zmienić na przykładzie czyich błędów, czy jakichś swoich refleksji, albo po prostu muszą dostać takiego mocnego kopa, liścia ogarniacza od życia, może tak bardziej bym powiedział, że wiesz, leżą totalnie na plecach i wiedzą, że nie mają wyjścia, że to już nie ma negocjacji, tak, z drugiej strony. Więc u mnie sytuacja wyglądała w taki sposób, że ja nie miałem jakiegoś takiego kierunku obranego, bo ja tym moim szefom, wiesz, do pewnego momentu bardzo mocno ufałem, byłem lojalny, tam osoby do mnie przychodziły, żeby jakiś biznes robić, taki side biznes, ale no, nie podejmowałem się tego w dużej mierze, no bo też chciałem być uczciwy, lojalny, no ale też no, nie miałem na to czasu, nie miałem na to głowy za bardzo. Więc przy takim moment poszukiwania tego, co mógłbym robić w ogóle. To jest, kurczę, strasznie, z jednej strony, wiesz, moment, który był dla mnie ważny, moment to był przełomowym, ale z drugiej strony, tak jak sobie myślę, mógł być też bardzo traumatyczny, no bo teraz, wiesz, no wyobraź sobie, chcą cię do farmacji z powrotem, proponują ci 5, 10, 20, 30 tysięcy złotych, tylko żebyś, wiesz, pracował, ty tego nie chcesz, no bo już wiesz, czego w życiu nie chcesz, wiesz, co w życiu chcesz, więc to już też był taki moment, gdzie sobie usiadłem, zweryfikowałem swoje wartości, a wtedy byłem totalnie rozjechanym pod niektórymi względami. Po prostu tak mnie to wszystko zatruło, że wiesz, no po prostu nie byłem sobą. Więc zacząłem się uzdrawiać wewnętrznie, wracać do pewnych wartości, wypisywać pewne takie rzeczy, które potem mi się w sercu, nawet poczyniłem takich kilka infografik, które mi się w sercu bardzo mocno wyryły, które gdzieś tam były na takim etapie kontemplacji, którą miałem samym ze sobą efektem tego. No i pamiętam, pojechałem do mojego przyjaciela Dawida, a poznałem go na Asbiro, bo też było tak, że inwestowałem dużo w siebie, tak jak wcześniej mówiłem, więc jeździłem na Asbiro, na kurs podstawowy, rozszerzony, na MBA-a i pojechałem do Dawida i Dawid, wiesz, wchodzę, wtedy miał na Biznes Linku, na Stadionie Narodowym kilka takich boksów swoich i pamiętam, idzie do mnie, ja idę do niego i on mówi, Daniel, będziesz miał cudowny okres w swoim życiu. A on nawet nie wiedział, wiesz, że ja gdzieś tam z tą farmacją się rozstałem i tak dalej, po prostu spojrzał na mnie i nie wiem, co mu strzeliło do głowy, że tak się do mnie, wiesz, odezwał. A ja wtedy totalnie rozsypany i mówię, no nie wiem, czy mam go, wiesz, przewrócić i trochę poddusić, czy mu, wiesz, low kicka sprzedać, czy może front kicka, żeby nie złapał, wiesz, zbyt długo powietrza i zobaczy, jakie to jest, wiesz, niebiłe, jak się kogoś kopiącego leży, nie? No ale tak zacząłem z nim rozmawiać, no i mówię, dobra, Dawid, tak i tak wygląda sytuacja, to ty byś zrobił na moim miejscu.
I on, pamiętam, powiedział mi taką magiczną rzecz. Powiedział mi: Daniel, nigdy nie miałeś problemu z ludźmi, nigdy nikogo nie oszukałeś, budujesz fajne relacje, ludzie ciebie szanują, bo kiedy miałem kilka takich fajnych propozycji, między innymi od Adriana Stachury, gdzie chciał, żebym zarządzał jego fabryką z Chin. Wtedy miałem tam 24 lata, ale wystraszyłem się, bo też z żoną chcieliśmy mieć dziecko i tak dalej, chciałem dla jej komfortu zostać w tej Polsce. I, no i też się wystraszyłem takiego dużego wyzwania. I powiedział mi: to, co ja bym zrobił na twoim miejscu, to bym pojechał na urlop, a potem bym się pospotykał z ludźmi i zobaczył, jakie mają przed sobą wyzwania. Czy ktoś tam, wiesz, zabłądził w polu kukurydzy, czy ktoś wypłynął łódką i mu żal, grylę porwało, czy ktoś wszedł na jakąś górę, nie wie, jak z niej zejść. I potem się zapytał mnie, czy mam im kasę pożyczyć, czy ja potrzebuję kasy. Ja mówię: nie, Dawid, no, odkładałem tą kasę, dobre pieniądze zarabiałem, nie chcę brać z tej górki, chcę na bieżąco sobie kasę organizować, ale organizuję sobie, dziękuję ci bardzo. No i zrobiłem na odwrót. Pierwszy pospotykałem z ludźmi, a potem pojechałem, wiesz, na wakacje z żoną na kilka dni nad morze, to był marzec. No i tak ostatniego dnia sobie wjeżdżam na samą górę w tym apartamentowcu, w którym mieszkaliśmy, bo mam taką tendencję, że zawsze rano chodzę na spacery i jest nad morzem. Czyli, wiesz, moja ekipa śpi, a o 5 pobudka, do 7 sobie, wiesz, wracam z bułeczkami, z innymi rzeczami, które trzeba kupić, ekipa się budzi i zaczynamy dzień. No i wtedy tak, wiesz, stałem na górze, rozmyślałem, co zrobić i było takie, wiesz, stryk. Mówię: dobra, to jest ten kierunek, nie? To jest ta branża, to jest ten moment, ona jeszcze jest na takim fazie dopiero adopcji, jest tam wiele niewiadomych, widzę duży, poważny problem w tej branży, który musi zostać rozwiązany. No i tak poszedłem właśnie w branżę związaną z branżą blockchain i potocznie mówiąc z kryptowalutami. To może w większości gości twoich widzów więcej powie. No tak, no i teraz przejdźmy właśnie troszeczkę bardziej do kryptowalut i do twoich startupów. No bo nie tylko w tej branży jesteś, ale jesteś jeszcze w innych projektach, więc opowiedz może w skrócie, zanim przejdziemy do tych kryptowalut pod koniec i do blockchaina w ogóle, w jakie projekty jesteś obecnie zaangażowany? Tych projektów jest 17, a na dobrą sprawę, wiesz, nie we wszystkich jestem operacyjnie, tak? Bo na pewnym etapie miałem taki etap w życiu, kiedy chomikowałem pieniądze. Chomikowałem te pieniądze, się pojawił pierwszy milion, ja mówię sobie: no tak, osiągnąłem ten cel, ale ten cel jest totalnie bezwartościowy, bo pieniądze powinny pracować, a nie inflacja powinna je jeść. No i wtedy w mojej głowie zaczęło wiele takich fajnych przemian następować, gdzie bardzo ostrożnie zacząłem podchodzić do pewnego rodzaju inwestycji. Wcześniej miałem też taką przygodę na studiach z inwestycjami, gdzie zrobiłem z 5,5 tysiąca kilkanaście, tam prawie kilkadziesiąt tysięcy złotych, potem to wszystko spadło na tym wyjeździe do Londynu do 3,5 tysiąca złotych, więc to taką traumę zostawiło w mojej głowie, gdzie przez wiele lat tych pieniędzy nie ruszałem. No ale to był taki moment, gdzie mówię sobie: no dobrze, no to w takim razie trzeba jakiś krok wykonać dalej w tym całym życiu i żeby te pieniądze trochę takimi stały się moimi pracownikami, tak? Może bardziej wspólnikami, bo ja nigdy nie lubię mówić o pieniądzach niewolnicy, tak? No to są moi wspólnicy, którzy po prostu sobie, wiesz, w różnych częściach biznesów działają. No i tak życie mi się potoczyło, że na pewnym etapie zacząłem pomagać Dawidowi pośrednio w tym, co on robił. On otworzył fundusz inwestycyjny, gdzie zaczął inwestować swoje prywatne środki w startupy. Ja byłem tam obok, widziałem, jak to wszystko rośnie. No i tak, wiesz, trochę głupio było mi zapytać. Mówię: Dawid, no byśmy do tego funduszu, może, wiesz, tam gdzieś tutaj tylnymi drzwiami, wiesz, ja zapłacę za udziały. On w pewnym momencie do mnie przyszedł i mówi: Daniel, wiesz co, chciałbym ci taką propozycję złożyć. A ja, wiesz, od razu mi się takie oczy zaświeciły. Mówię: wow, w ogóle, no, moje marzenie było to, żeby do tego funduszu dołączyć. No i tam odbyłem taką bardzo ciekawą lekcję, którą kilka lat wcześniej mi Dawid zafundował. Wiesz, jeździłem, poznawałem tych liderów, widziałem, jak firmy działają, widziałem, jak dużo się zmienia w firmach technologicznych, widziałem, jak się buduje wycenę spółek w czasie, jak ważne są takie, wiesz, momenty przełomowe w firmach, jak co się dzieje, kiedy wchodzi fundusz inwestycyjny albo jakiś business angel, ponieważ struktura jest taka, że na górze nikt nie może wejść, osoby prywatne albo fundusze mogą wchodzić w spółki, które są po prostu spółkami takimi celowymi. Więc odbyłem takich kilka ciekawych lekcji. No i sam też zacząłem otwierać projekty, biznesy, które były mi bardzo bliskie sercu, które chciałem, żeby zostały coś po sobie. No i tak to właśnie się rozmnożyło do różnych inwestycji, nie tylko w startupy, ale też, wiesz, w kruszce, oczywiście w kryptowaluty, mam trochę akcji, teraz zacząłem inwestować w zegarki, w klocki Lego też, notabene zaraz będę wchodził, inwestował, bo widzę, jaki jest duży ROI na przestrzeni lat, jak się wie, które klocki Lego kupować, gdzieś tam nieruchomości w bardzo niewielkim stopniu, no ale tak sobie dywersyfikuję to wszystko po to, aby też, no, po pierwsze się zabezpieczyć, a po drugie, no, jestem ciekawy cały czas, wiesz, nowych rynków, nowych branż, tego, co się dzieje ciekawego, co w traje piszczy.
Więc to też taki long story short, ale no, tam też było dużo takich mniejszych potocznych historii, ale to właśnie przy Dawidzie, dlatego mam taki duży szacunek do niego i dlatego, wiesz, to jest jeden z czterech moich przyjaciół, których mam, gdzie co by się nie działo, w środku nocy zadzwoni, ja po prostu będę. No właśnie, to zanim przejdziemy już do Instytutu Kryptografii, to chciałbym, żebyś jeszcze troszeczkę opowiedział o tych twoich przyjaciołach, bo ty masz właśnie wątek, który się powtarza, gdzie słuchałem twoich wywiadów, gdzie się udzielasz, to bardzo dużo zawdzięczasz właśnie, i ja również, osobom z zewnątrz. Ty nazywasz te osoby przyjaciółmi. W biznesie czasem się mówi, że there are no friends, no nie, że na Wall Street, że jak chcesz przyjaciela, czy chcesz kolegę, to sobie kup psa. Ja to troszeczkę tak podchodzę do tego jako do tego przyjaciela, którego ty nazywasz wydaje mi się, że to jest trochę taki sobie taką translację w głowie, nie wkładając słów w twoje usta oczywiście, że to tak bardziej tacy mentorzy, z którymi ty nawiązałeś relacje poprzez swoje umiejętności doskonałe właśnie empatii i nawiązywania relacji z ludźmi, sprzedaży, czy tudzież promocji nawet, zakręcenia się. Oczywiście to ja powiem to tak, już życie mnie nauczyło tego i wychodzę z tych projektów, kiedy po prostu dzieje się to, o czym za chwilę powiem. Mam ten przywilej, że na tym etapie życia, w którym jestem, mogę sobie pozwolić robić biznes, zawsze to było dla mnie bardzo ważne, żeby robić biznes z ludźmi, którzy mają podobne wartości. Jeżeli widzę, że ktoś ma sprzeczne wartości, ja po prostu uciekam, moje ciało się buntuje przeciwko temu. To jest coś niesamowitego, to jest taki jakiś system obronny, gdzie wiesz, już tyle różnych ludzi przerabiałem, tylu, wiesz, złotoustych, magików, opowiadaczy wielkich, wiesz, startupowców i tak dalej, gdzie po prostu wystarczy, wiesz, pokaż mi, wiesz, swoją strategię, a powiem ci, kim jesteś, nie, jeżeli chodzi o biznes, albo wiesz, bardzo szybko potrafiłem to zweryfikować, więc mam ten przywilej naprawdę, żeby robić biznes z przyjaciółmi i to mówię bardzo otwarcie, dla mnie słowo przyjaciel, wiesz, to jest niesamowite w ogóle, gdzie bardzo niewiele osób dopuszczam do siebie. Kiedyś miałem mnóstwo znajomych, mieliśmy, wiesz, mnóstwo osób, z którymi cudownie nam się spędzało czas, teraz ta grupa jest bardzo wąska, z tego względu, że u mnie jest z ludźmi, których mam blisko, tak jak z miejscami na parkingu. U mnie wszystkie miejsca są zajęte, ja to tłumaczę ludziom, nawet zrobiłem instrukcję obsługi swoją, rozumiesz? Jak z kimś buduję jakąś relację biznesową czy cokolwiek, ja wysyłam tą instrukcję obsługi i mówię, wiesz co, zapoznaj się proszę z tym, tam jest 5 stron, zrozumiesz, dlaczego ja w taki sposób działam, zrozumiesz, dlaczego nie będę z tobą chodził na obiady, na kawki, nie będziemy rodzinnie wyjeżdżać i tak dalej, na to przyjdzie czas, kiedy mi się zwolni miejsce w życiu, że ja będę mógł zadbać o ciebie, kiedy życie nam pokaże, ta wspólna droga, którą idziemy, że warto. I z twojej perspektywy, i z mojej perspektywy, bo bardzo nie lubię czegoś takiego, jak ludzie rzucają słowa na wiatr, wiesz, słowa kocham cię, ufam tobie, zależy mi na tobie, wiesz, już tylu miałem braci w biznesie, jesteś moim bratem, wiesz, i tak dalej, pierdzielenie po prostu totalne, nie? Więc kiedyś nawet się tak śmiałem, bo któregoś razu Kamil Gancarz wrócił z Dubaju, usiadł, to chyba było w tamtym roku, usiadł ze mną, we wrześniu chyba jakoś było, usiadł ze mną, zrobiłem herbatę, siedzimy sobie, gadamy, on mówi, jest to Daniel, zrozumiałem, będąc w Dubaju, że jesteśmy na takim etapie, że możemy zrobić praktycznie każdy biznes, który byśmy chcieli. Ja tak wtedy siedziałem i mówię sobie, no przecież faktycznie, ja mam wszystkie zasoby, których potrzebuję do tego, żeby iść tą drogą, którą sobie wyznaczyłem, więc ja uwielbiam ludzi, kocham ludzi, ale patrząc na to, jaki jest wielki kryzys, wiesz, przywództwa wśród liderów, wielki kryzys wartości, te słowa takie, wiesz, puste, że miłość to ci wyzna na każdym rogu, wiesz, co trzecia osoba, tym bardziej jak już zaczynasz coś ogarniać, dlatego też nie lubię za bardzo występować, bo wtedy, wiesz, trochę się osób o tobie dowie, zaczną się przyczepiać i tak dalej, kolegów, przyjaciół zgrywać, a ja nie chcę w swoim życiu grać w żadne gry. Ja mam, wiesz, jak mam relację zbudowaną, to ja chcę, żeby ta relacja była autentyczna. Chcę wiedzieć, że komuś mogę zaufać, bo dla mnie słowo ufam tobie to jest chyba słowem najważniejszym słowem, jakie tylko może być. I rozumiem też twoje spojrzenie, kiedy nie mam tego komfortu, na przykład jak teraz wchodzimy w różne projekty, no to zawsze jest umowa taka, wiesz, gentleman's agreement do umowy ogólnej spółki, gdzie są wyszczególnione poszczególne rzeczy związane z tym, kiedy się wydarzy A, to robimy B, nie wiem, odnośnie wyjścia, sprzedaży, jakiejś kłótni, śmierci i tak dalej, i tak dalej. Więc no po to są umowy, żeby się nimi zabezpieczać na te gorsze czasy. To też mi daje duży komfort, ale no fakt jest taki, że uwielbiam ludzi, chociaż jestem bardzo ostrożny w ich dobieraniu. No i na tym etapie nie jestem w stanie, wiesz, mam tak poukładane życie, jestem szczęśliwy. Coś, co dla mnie kiedyś było w ogóle abstrakcją, jak ktoś mówił, no jestem szczęśliwy w życiu. Ja mówię, no kurde, czym jest szczęście? No
na szczęście dla każdego z nas jest czymś innym. Mam naprawdę bardzo fajnie obrany kierunek, są zarąbiste projekty, super firmy, ciarki mnie przechodzą, jak myślę o niektórych rzeczach, widzę, jak one się rozwijają i wiesz, cieszę się, że mogę pracować z naprawdę dobrymi ludźmi i że zostawić coś po sobie, że zmieniać też życie ludzi na pewnym etapie. Poza tym też chcę, wiesz, niedługo wystartować z kwestią edukacji dla dzieci, bo zapytać się o edukację, widzę, ile jest błędów w edukacji młodych ludzi, nie z winy, wiesz, nauczycieli, ale z winy po prostu systemu, który tak to zrobił, że no niestety wchodzisz, cię ciosają tak, żebyś był, wiesz, taki sam jak inni, a nie, ja sam mam dwójkę dzieci i moje dzieci przede wszystkim muszą doświadczać, muszą, wiesz, podejmować wybory, tak, muszą wiedzieć, że są dobre emocje, że są złe emocje, pobudzą w nich kreatywność, no jest mnóstwo takich rzeczy, które sam jako tata, co jest dla mnie ważne bardzo ojcostwo, bo sam nie miałem taty, chcę po prostu tym dzieciom dać, ale nigdy nie będę ich, wiesz, wręczę, to co profesor Matczak ostatnio powiedział tam, tata maty w jednym wywiadzie, że nie przygotowywuj, wiesz, drogi dla dziecka, tylko dziecko na drogę. Ja dopiero to skumałem, wiesz, oglądając wywiad tam, nie wiem, dwuminutowy z tatą maty, którego czasami słucham. Znaczy maty słucham, nie taty maty. Więc, ja myślę, wiesz, że to też do firmy można odnieść i do szkolenia naszych pracowników, w ogóle ludzi, z którymi pracujemy właśnie. Więc tak jak powiedziałeś, wiele rzeczy się rozwija. Wracam już do kryptowalut, do Instytutu Kryptografii. Wiele rzeczy się rozwija bardzo, bardzo, bardzo szybko, rośnie. Przed tym jeszcze, jak już przejdziemy, to chcę powiedzieć a propos tego, co powiedziałeś o swoich dzieciakach i właśnie o tej misji edukacji, to, że ja nie chcę być jakąś matką Teresą i brzmieć jak, o, będziemy, nie wiadomo, o, wiesz, o misji rozmawiać i to jest bullshit. Nie ma accountability, nie ma tych właśnie z farmacji, co wyniosłeś właśnie. Nie ma accountability, to możemy... Tough love. Ja lubię tough love. Ja lubię tough love, ja uważam, że działa i odcinanie się właśnie od ludzi i sprawdzanie ich. Po prostu musisz przejść takie testy, to co też chyba gdzieś tam słyszałem, powiedziałeś, że właśnie zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko, ale na sam koniec, dlatego, bo chcę, żeby to służyło czemuś, ten podcast, to ogólnie taką nadrzędną właśnie rzeczą jest dla ciebie i też dla mnie coś fajne, co się łączy, to jest to właśnie, że ty masz dzieciaki, rozumiesz, co to jest, nie miałeś ojca, ja wychowywałem się w domu dziecka, ja nie mam jeszcze dzieci, ale ja wychowując się w tym domu dziecka, pamiętam, jak te dzieciaki, wiesz, one nie miały ich rodziców, no nie miały tego wsparcia, ja nie miałem i właśnie sobie zadawałem to pytanie, kurczę, może jakby ktoś był, jakieś materiały były, czy coś, w internecie się tam szukiwałem, wysyłałem maile czasem do jakichś osób, ktoś przychodził do tego domu dziecka, nie wiem, jakiś ktoś na wolontariat, ale odchodził zaraz następnego dnia i on nie miał żadnego, nic po sobie nie pozostawiał za bardzo, no nie? Więc mówię, że nie chcę żadną matką Teresą się robić, że nie wiadomo co, bo jak jestem w Polsce, to odwiedzam domy dziecka, czy tam jakieś książki przywiozę zawsze, czy coś, to pozostanę zawsze, ale myślę, że taki materiał, jak tu jest, to jest najlepszym darem właśnie. I twoja historia pokazuje, że można się z tym łatwo połączyć. I to też ja o tym mówię, żeby ludzie wiedzieli, jaki jest w ogóle cel tego wszystkiego, żeby z tym można było się połączyć. Dlaczego my to robimy? Bo też powiedziałeś właśnie, no nie, no, po co ty masz sobie teraz kawę pić, ja mam tutaj być, jak ja mam teraz spotkania biznesowe, ty masz spotkania biznesowe, możemy robić hajs, możemy iść i robić hajs, ale ja wiem, że z punktu widzenia marketingu, z punktu widzenia the more hands you shake, the more money you make, I właśnie tego, co robimy, to jest na skalę, bo to będzie po prostu sobie tam się działo i będzie ludzie będą wiedzieć, jaki jest powód, dlaczego my nagrywamy, no nie? Dlaczego się dzielimy tym właśnie tym czasem. Wiesz co, to ja tak może odpowiem w dwóch takich konwencjach. Pierwsza rzecz jest taka, że ja bardzo dużo wynoszę z wywiadów, ponieważ wywiady są taką ciekawą formą przekazywania wiedzy, gdzie redaktor, osoba, która prowadzi, może zadać takie pytania, gdzie druga strona odpowiada i to jest taki, wiesz, w punkt. Więc to jest pierwsza rzecz, a najważniejsze, wiesz, ja za bardzo o tym celu nie lubię mówić, bo ludzie tak mówią, a pierdzielisz głupoty, wiesz, dzieciaki, to tamto, sram to i tak dalej. A ja sobie myślę, dobra, wiesz co, to są twoje przekonania, ja sam widzę, jak dużo, jak w ogóle, w którą stronę my idziemy jako ludzie. Te wszystkie kagańce, które nam pozakładali, właśnie ten brak umiejętności radzenia sobie z emocjami. Wiesz, co mnie najbardziej irytuje? To, że ludzie siebie niszczą. To, że ludzie nie potrafią sobie radzić z emocjami, to, że ludzie nie potrafią podejmować decyzji, to, że ludzie nie potrafią sobie radzić ze stresem, to, że jak coś im nie wyjdzie, to od razu, wiesz, przestają w ogóle próbować dalej. To, że
budują się relacje. Ja jestem z blokowiska. Kiedyś było tak, że szliśmy na imprezę i była awantura, to się laliśmy między sobą. Nie było noży, potem dopiero były sprzętówki i tak dalej, jakieś takie głupoty, które nie wiem po co, to chyba dla słabych ludzi, którzy nie mogą potrafić sobie, wiesz, poradzić, zaczęły powstawać. No, albo dla tych, którzy chcą się obronić przed wariatami, tak, bo takich też nie brakuje. Ale było tak, że wiesz, że jakoś tak, nie to, że braci się nie traci, bo to też jest taki kolokwializm straszny, ale wiesz, że jakoś tak się czuło, że dobra, jestem z kimś i ten ktoś, wiesz, no ma jasne intencje wokół mnie. Ja mam ten minus taki, że ja nie potrafię nie ufać ludziom. Dlatego jak już mam kogoś, to już muszę zaufać, bo wtedy nie byłbym sobą. I do czego zmierzam? Do tego, że jak zobaczymy, jak te młode społeczeństwa rosną, gdzie wiesz, gdzie kiedyś to mnie mama puszczała, latałem pół dnia po dworzu, bawiłem się w kolonego, drugie pół dnia grałem w piłkę. Kto teraz gra w piłkę na dworzu? No nie, kto teraz bawi się w kolonego? Teraz online. Ale co to znaczy? Miecz zdobywają w grze. No właśnie, zdobywają online. No więc a, jak a, my, się, zdobywać... a my się na patyki kiedyś, pamiętam, braliśmy kija i były takie, wiesz, walki rycerzy. To nie wiem, czy no to też na blokowisku mieliście. Więc wiesz, tak. Więc ja nawet w kontekście, wiesz, egoistycznie swoich dzieci, przekazując im tą wiedzę, tak, i tak dalej, pokazując im, że świat ma różne kolory, nie jest tylko i wyłącznie czarno-biały, ale chcę, żeby te pokolenia, które wchodzą teraz, one po prostu, wiesz, były uzdrawiane, a nie były, wiesz, jeszcze bardziej zatruwane. Ja chcę naprawdę, oprócz tego, o czym mówimy, jeszcze skupić się na tym, żeby dawać im inteligencję finansową, żeby uczyć odnośnie swojego ciała, odnośnie jedzenia, odnośnie sportu, odnośnie nawyków, odnośnie, wiesz, planowania sobie pewnych rzeczy. To jest tak szeroki temat i to jest, wiesz, coś, co ja tak czuję wewnętrznie sobą i rzadko o tym mówię, ale, wiesz, tyle osób w ogóle, które do mnie przychodzi, mówią, Daniel, może to, może tamto, może to, może to. Ja mówię, poczekajcie, ja nie jestem gotowy. Ja muszę dokończyć to, co zacząłem i dopiero później, jak już, wiesz, na pewnym etapie będę mógł się odciąć, pójść i powiedzieć, dobra, no to jestem w takim razie i działamy, nie? Więc wiesz, twój przykład, zobacz, no ja sobie nie wyobrażam w ogóle, przez co ty musiałeś przechodzić, że ty jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, to bym kiedyś chciał twoją historię w ogóle usłyszeć, jak to się wydarzyło, że wiesz, pomimo takiej sytuacji, że byłeś wychowywany w domu dziecka, jednak stanąłeś na nogi i nie poszedłeś w jakieś, wiesz, skrajne patologie, inne rzeczy, tylko no jesteś tu, gdzie jesteś, z tego co wiem, co rozmawialiśmy wcześniej, dobrze sobie radzisz, inwestujesz w różne rzeczy i dzieci, najbardziej mnie to boli, że bardzo często dorośli uważają dzieci za debili. Że a, bo młody, to co może wiedzieć, to co może rozumieć, chcą gdzieś tam, wiesz, czasami z dobroci serca uchroni dzieci przed pewną, nie wiem, bólem, przed pewnymi błędami, innymi rzeczami i tak dalej. A moim zdaniem dziecko, wiesz, no powinno też przejść pewną drogę, tak? I powinno być świadome tego, co się dzieje dookoła, a nie, wiesz, pod kloszem chowane, albo potem, wiesz, te pokolenia, które dostają wszystko od rodziców i potem to rozwalają i w którymś tam dalszym pokoleniu nic nie ma, tak? I pętla się robi dookoła, więc to jest dla mnie mega istotne, trochę się rozgadałem na ten temat, ale no, nie wyobrażam sobie, wiesz, nie podjąć rękawic chociażby w tym temacie. No i właśnie to mamy wspólne, więc kontynuujmy ten temat inwestycji i kontynuujmy temat edukacji i biznesu też, czyli Instytut Kryptografii. Tak. Instytut Kryptografii powstał w momencie takim trochę egoistycznym, ponieważ sam chciałem się dowiedzieć na temat tej branży, bo zdecydowałem, że wchodzę w ten blockchain, wchodzę w kryptowaluty, bo po pierwsze a, jest to branża w miarę świeża, po drugie b, nie ma w dużej fazy adopcji, po trzecie widziałem, jakie tam kapitalizacja, jak rośnie ta kapitalizacja, jak dużo pieniędzy zaczyna w tamtą stronę iść, a po czwarte było to coś świeżego. No i zobaczyłem, że nie ma takiego miejsca, w którym mógłbym od osób zweryfikowanych, którzy mają wyniki, zdobyć wiedzę. I bardzo mnie to irytowało. Jak siedziałem po 12-14 godzin, dubałem w tym internecie, wyciągałem coś, wiesz, z tego internetu, z tego śmietnika zwanym internetem, po prostu i ja nie wiedziałem, czy ten człowiek dobrze mówi, bo się ładnie ubrał, jest elokwentny, czy faktycznie ma wiedzę, ma kompetencje do tego. I to mnie bardzo mocno bolało. I stwierdziłem, że stworzę takie miejsce, które ewoluowało do tego, że mam przywilej pracować z ludźmi, gdzie uczymy odnośnie inwestycji, odnośnie bezpieczeństwa, ale przede wszystkim inwestycji i takiej inteligencji finansowej na trzech różnych płaszczyznach. Na rynku Forex, na rynku kryptowalut i na rynku związanym z budowaniem kapitału żelaznego, co było moim marzeniem w ogóle, bo budowanie kapitałów takich wielopokoleniowych, tworzenie trustów, które w Polsce nie są popularne i przekazywanie tej wiedzy, tak, z pokolenia na pokolenie, jak po prostu te majątki pomnażać w różnych klasach aktywów, no to była taka ścieżka, którą chciałem pójść, no i tak się też potoczyło, że trafiłem na bardzo fajnych, ciekawych, mądrych i przede wszystkim uczciwych ludzi, z którymi mamy podobne wartości. No i tak to właśnie poszło w tą stronę, że na tym etapie, mimo że dopiero jesteśmy w październiku, będzie minął czwarty rok, więc przeszliśmy i hostce, i bestce, teraz znowu przechodzimy przez hostce,
prawie 30 tysięcy klientów nam zaufało przez te niecałe 4 lata. Tworzymy, wiesz, dobudowujemy do Instytutu kolejne projekty, kolejne produkty, tak żeby to wszystko, co mamy oprócz wiedzy, dawało jeszcze komplementarne narzędzia. No i mamy kierunek bardzo, bardzo fajny, obrany. No i też przeszliśmy przez taki etap, wiesz, popełniania błędów, gdzie na początku, jak robisz coś pierwszy raz, no to nie jest, wiesz, no to tak nie popełni się, no popełnisz mnóstwo błędów, nie da się nie popełniać błędów, więc i wiesz, i związane kwestie z marketingiem, ze sprzedażą, z konstrukcją produktów, z obsługą klienta, ze standaryzacją, procesowaniem i mnóstwo innych rzeczy. No i teraz kierunek jest bardzo fajnie obrany, jestem bardzo wdzięczny za ten moment, w którym jestem, no ale też nie chcę spoczywać na laurach, że brzuszek się najadł, no to teraz już sobie można posiedzieć i podpoczywać. No nie, robimy różne aplikacje, robimy kantory, robimy tokenizację, robimy, wiesz, portal CC Found, który ma być właśnie takim trochę Google killerem, bo Google mnie bardzo irytuje w samej swojej naturze, gdzie ja wpisując jakąś frazę, dostaję to, co jest dobrze wypozycjonowane, a nie to, co... Niezaufane źródło. Tak. Więc mam ten przywilej. Mój wspólnik Piotr Michalak zawsze mi do głowy wbijał, że Daniel, dobudowujmy coś do Instytutu. No i tak w pewnym momencie słuchałem, tego nie robiłem, no ale tak od 2 lat zaczęliśmy działać i teraz się wiele rzeczy finalizuje. Właśnie, porozmawiajmy o tym. Przez te lata macie 30 tysięcy. Chyba nie znam osoby, która w Polsce, która nie słuchałaby jednego z waszych trenerów, czy nie miałaby styku z Instytutem Kryptografii i jest w krypto. Każdy chyba, włącznie ze mną, oczywiście tak też na siebie trafiliśmy, jest w tym jakoś powiązany. Mamy krypto, które teraz znowu na falę zaczyna budować tą falę, więc podejrzewam, że to też jest w sumie dobry moment akurat, że się zgadaliśmy. Opowiedz o procesie dobierania zespołu, bo to będzie fajna wartość właśnie dla ludzi, którzy słuchają. Ty powiedziałeś już wcześniej o budowaniu, o zaufaniu, a więc ja uważam, że te elementy na pewno tam są. Może coś jeszcze dodasz do tego, jak dobierałeś właśnie tych ludzi merytorycznie, gdzie ich spotkałeś, na jakich konferencjach, może online? Wiesz co, bo pytasz pewnie o trenerów, z którymi współpracujemy, O trenerów i o ekipę właśnie, jak budowałeś ekipę. To jest bardzo ciekawe, bo wiesz, większość z tych ludzi, na przykład Piotra Michalaka, z którym założyliśmy instytut, to wcześniej oglądałem gdzieś tam na wykładach w internecie, na YouTubie, na Asbiro, mówię, no wiesz, tam wtedy dużo było o nim głośno, bo on takie przeżywał swoje momentum, takie prosperity, i się okazało, że jest, wiesz, potem po jakimś czasie moim wspólnikiem. No i to też, że Piotr był rozpoznawalną osobą, spowodowało to, że zaczęliśmy tak sobie, wiesz, pivotować na którymś etapie ten nasz biznes i doszliśmy do tego, że no dobrze by było zaprosić osoby, które już są w tym świecie, które są kompetentne i rzetelne, no i tak zaczęliśmy iść, zrobiliśmy sobie po prostu listę, tak, czasami niektórzy robią sobie, wiesz, listę klientów, nie wiem, listę 100 i tak dalej, zrobiliśmy sobie listę osób, których chcemy się odezwać, no i zaczęliśmy, wiesz, od takich osób, które na tamtym etapie były mniej znane, ale też odezwaliśmy się do Fila Koniecznego. No Fil mojego maila olał, no bo pisze jakiś Daniel. Ja poprosiłem, mówię, Piotr, ty napisz, bo ty jesteś bardziej znany. Na Piotra maila odpowiedział i wiesz, pamiętam, jak wtedy w restauracji Plankton siedziałem w Olsztynie, bo tam taką inną spółkę rozkręcaliśmy jeszcze, tam było biuro w Olsztynie. Siedziałem w restauracji Plankton, wiesz, siedzieliśmy na Skype'ie, gadaliśmy, no i tak dołączył Fil. Potem tak, wiesz, mieliśmy kilka osób odnośnie tradingu, tylko ten trading był taką złą sobą owiany, że ja chciałem znaleźć człowieka, który naprawdę będzie transparentny, nie będzie bał się pokazać wyników. I tak dołączył Radek Rygielski, który przed taki 8-miesięczny test, gdzie, wiesz, pokazywał wyniki, podsumowaliśmy co miesiąc wyniki, ludzie widzieli, czy on, wiesz, no, ma wyniki, czy po prostu gada głupoty. Potem dołączył też Kamil Gancarz, gdzie Kamila spotkałem w tamtym roku, w marcu, zaczęliśmy ze sobą działać, kiedy wszedł COVID, wjechał i ja zacząłem tworzyć sztab kryzysowy, bo chciałem ludziom dać taki inny punkt spojrzenia, pokazać im, że no, zaczyna się kryzys, jest ciężki moment, no ale to są najlepsze momenty do tego, żeby przyspieszać, żeby się rozwijać, kiedy masz trochę, wiesz, jesteś przyparty do ściany, nie? W tym wszystkim, więc z różnych tam pól zaczęliśmy dostarczać wiedzę i od Sławka Mencena, i od Rafaela Badziaga, i od właśnie Czarka, czyli Tradera 21, i też zaprosiłem i Marka Piaska, i Kamila Jarząbka, i mnóstwo innych osób, tak żeby dać różne spojrzenie na branżę krypto, ale dać też również spojrzenie na świat gospodarki, różnych scenariuszy, które mogą w przyszłości się wydarzyć, a przede wszystkim dać ludziom takiego trochę, wiesz, małego kopa do tego, że hej, no świat się nie kończy, tak jak mi się wtedy świat nie skończył, jak mój tata zmarł, tak samo tutaj, no ja rozumiem, że wasze biznesy mogą mieć gorsze
moment, ale to jest cudowny moment, żeby przejść do online'u, to jest cudowny moment, żeby może podjąć decyzję, że się wycofuje, albo nie wiem, tnę koszty, albo no, można milion różnych rzeczy podjąć. Więc tak dotarłem właśnie do tego, że zaczęliśmy z tunelami tutaj działać, zbudowaliśmy bardzo fajne, silne relacje, robimy piękne projekty, o niektórych jeszcze nie mogę mówić, ale będą ogromne na skalę światową, więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o osoby, no to jest cały proces, wiesz, i tutaj też się błędów nie uniknie. Ja trochę miałem, dalej mam tak, że jestem zbyt dobry w stosunku co do ludzi. Czasami sobie daję wyjść na głowę, mimo że tak, to potwierdzam już po rozmowie z tobą, bo ja mam, tak jak powiedziałem, trochę taki tough love, może trochę taki bardziej cold, ale też ufam, a u ciebie właśnie jak z tobą zacząłem rozmawiać, myślę sobie, kurczę, ten gość jest naprawdę mega otwarty, ale widzę, że wiesz, trzyma ramę, no nie, więc ja uważam, że ludzie, którzy nadają, oscylują mniej więcej na tym samym poziomie, as long as you, czyli tak długo jak trzymasz te ramy i dostarczasz, masz rezultaty, budujesz cały czas to zaufanie, wszystko jest okej, no nie? Dlatego, wiesz, to się bardzo dużo zmieniło, ponieważ my na samym etapie rekrutacji, tam są różne testy, wiesz, jest Extreme Personality, test Advisio i test w ogóle, wiesz, czasami IQ też prosimy o wypełnianie, bo to Piotr, mój wspólnik, bardzo na niektórych stanowiskach ceni osoby, które są mega, mega analityczne i tak dalej. Mamy też, wiesz, sami rekrutujemy, mamy agencję, która też dla nas rekrutuje, daje nam takie raporty, pewne wskazówki, ale to i tak, wiesz, zauważyłem na przestrzeni czasu, że najważniejsze są cechy charakteru. Kompetencji możesz ludzi nauczyć, ale jeżeli ktoś ma wysoką prokrastynację, jeżeli ktoś jest niesłowny, nie jest rzetelny, wiesz, okłamuje cię od początku albo widzisz, że po prostu... I to patrzysz na czerwone flagi? Sprawdzasz sobie przez proces jakoś? Czy jak? Wiesz co, teraz to się bardzo zmieniło na przestrzeni czasu. Teraz to powiem ci tak uczciwie, że rozstaję się z szacunkiem i nie mam sentymentu, bo jeżeli widzę, że wiesz, mogę raz poprosić, drugi raz, ale jak już widzę, że trzeci raz coś się dzieje, to już to przychodzi taki moment, gdzie mówię sobie, dziękuję, to nie jest ten etap w życiu, żebyśmy razem szli tą samą drogą i wiesz, bardzo dużo też rzeczy teraz mierzę w firmie. Kiedyś to się zaczęło 2 lata temu, pamiętam jak u Maćka Wieczorka wywiad robiłem, to był maj 2 lata temu, chyba. I tam wtedy opowiadałem się taki proces, wiesz, mierzenia, standaryzacji, uprocesowania wielu rzeczy. Teraz to jest na takim poziomie, dostałem bzika, bo dla mnie, wiesz, firma to są cyfry, to są procesy, standardy, to jest skalowanie i tak dalej, nie? Więc dostałem bzika na tym punkcie i wiesz, biznes jest, no przepraszam, że to powiem, ale w wielu przypadkach bardzo prosty, tylko sami sobie to utrudniamy. Jeżeli mamy dobry plan, dobrze to wszystko poukładane, dobrze prowadzone projekty, mamy przed sobą cyfry, wiemy, co z czego wynika, czyli wiemy, skąd te cyfry się biorą, żebyśmy mogli zrobić analitykę i zobaczyć, gdzie nam coś ucieka, czego nie warto robić, co warto robić, gdzie warto podkręcić śrubę i tak dalej, no to potem się okazuje, że to są, wiesz, tak jak puzzle, no sobie układasz i po prostu masz fajną ramkę, w tą ramkę wkładasz ten obrazek z puzzli, który ułożyłeś, automatyzujesz, wiesz, zatrudniasz kogoś, kto, zaufaną osobę, która się wyłania, teraz na przykład tam w instytucie mamy takiego człowieka, gdzie chciałbym, żeby on ten instytut niebawem przejął ode mnie, a żebym ja poszedł już dalej, wiesz, za półtorej roku, 2 lata w kolejne projekty, gdzie będę mógł się zaangażować tak mocno jak w instytucie, bo dalej i tak 90% mojego czasu i serca jest w instytucie, w innych firmach to są, wiesz, raczej godziny w ramach tygodnia, ale już mam na tyle dużą wiedzę i na tyle duże znajomości, że ta godzina daje ogromną dźwignię dla tych biznesów, więc no bardzo, ale to bardzo dużo zwracam na cechy charakteru i na to, że muszę ufać, zawsze to mówię ludziom, że muszę ufać, pozwalam też popełnić dużo błędów, czasami te błędy kosztują naprawdę setki tysięcy złotych, tak, ale jak widzę, że ktoś tak, wiesz, nic sobie z tego nie robi, to już teraz powiedziałem, że z szacunkiem do drugiego człowieka, ale po prostu to nie jest ten moment tam w naszym życiu i wiesz, tak jak ty mówisz, najlepiej chyba to ubrałeś słowa, że tough love, do. No dobra, to jeszcze mam kilka pytań, będziemy już to kończyć. Chciałbym, bo wspominasz bardzo często przy Instytucie Kryptografii o żelaznym portfelu. Z czego taki portfel się składa i teraz w tym momencie, gdzie jesteście, gdzie macie zbudowany ten produkt, żeby zachęcić ludzi właśnie... Tak. Bo powiedziałeś, że jest problem, i ja wiem o tym, jest problem z znalezieniem zaufanego źródła wiedzy, które poprowadzi nas właśnie, ja teraz na przykład, nie wiem, odkrywam ten yield farming, czyli wiesz, masz krypto i teraz cold storage na yield farming i tam później zdobywasz to i tak, dlaczego tak, bank ci nie płaci, a to ci płaci, więc nie wiem, Paxos Gold, wiesz, patrzę na ten Paxos, czy to właśnie zaufać im, jak to wszystko wygląda, porobiłem właśnie trochę eksperymentów, teraz zacząłem brać profity, bo to wszystko zaczęło rosnąć, konwertuję po prostu z Ethera na Pax Gold, tak. Tutaj mam DCA, jakieś narzędzie do DCA, więc to są te narzędzia,
to wszystko to pozłączane, ale u was jak to wygląda z tym żelaznym portfelem, żeby ludzie, którzy słuchają właśnie, mieli troszeczkę może więcej zaktualizowaną tą wiedzę na ten moment, jak to ten tak, produkt wygląda. Tak, tak, tak. Kapitał żelazny to jest taka idea, która ma doprowadzić do tego, że zbudujesz sobie portfel, na który składać się będą różne klasy aktywów, który będzie pracować przez lata, albo nawet dziesięciolecia, albo nawet może przez pokolenia. I teraz cały główny clue jest to, żeby na odpowiednim etapie rynku dobierać różne ekspozycje proporcjonalne na różne klasy aktywów w ramach tego portfela. Czyli jak teraz jesteśmy w hoście, no to wiadomo, że dużą ekspozycją są kryptowaluty. Ale oprócz tego są również spółki wydobywcze, spółki dywidendowe i mnóstwo innych rzeczy, nawet nie wiem, złoto, tak, waluty i tak dalej. Czyli zbudowanie takiego portfela, gdzie w odpowiednim momencie zarabiamy na przykład, nie wiem, dużo na kryptowalutach, potem część przerzucamy właśnie w rejty, część w spółki dywidendowe, część w innego rodzaju klasy aktywów. I to po pierwsze daje dywersyfikację, która jest ogromnie ważna w biznesie. Sam powiedziałeś, że w świecie krypto tu masz trochę tam Paxos Gold, tutaj Yield Farming, tutaj jakieś inne rzeczy. To tak samo chciałem, żeby ludzie w ramach różnych klas aktywów to robili, tak jak ja robię, gdzie jeszcze do niedawna, patrząc na zegarki, mam bardzo dobrego znajomego, który w tych zegarkach już długi okres czasu siedzi, widziałem, jak one rosły na wartości, sam olewałem ten temat, ale jak zobaczyłem, co się dzieje z Rolexami, że są, wiesz, listy, że są interview robione i tak dalej, jak te Rolexy rosną na wartości i inne w ogóle zegarki, Omegi, nie Omegi, no to mówię, no warto w tą stronę iść, ale abstrahując od zegarków, bardziej chodziło właśnie o to, żeby dać taki szeroki wachlarz i takie spojrzenie i nauczyć ludzi, jak w tych poszczególnych klasach aktywów się poruszać i kiedy przerzucać z danych klas aktywów do innych klas aktywów pieniądze, tak? Tak, żeby można było w perspektywie mieć ten tak zwany dochód pasywny z niektórych inwestycji, ale też, żeby ten portfel rósł, bo to jest bardzo ważne na przestrzeni lat. I też taki, no, jak niektórzy inwestorzy, tak jak Tad Witkowicz kiedyś mi powiedział, że się cieszy, jak ma 4% rocznie i fajnie, ale to jest Tad Witkowicz, a ja wiem, że można robić o wiele więcej procent rocznie. Tak? I też na jakim kapitale też, no nie? To zależy, bo czym więcej masz, to zauważyłem, tym bardziej zaczynamy sejwować. To jak to się mówi, siedzieć sit on our assets, czyli na naszych dupach, że tak powiem. Tak, tylko wiesz co, zauważyłem jeszcze, Marcinie, taką jedną prostą rzecz, że bardzo wiele osób na pewnym etapie, jak im się brzuszek naje, to odcinają sobie, wiesz, kupony. A w inwestycjach nie ma czegoś takiego. To jest płynny rynek bardzo mocno, wiesz, są różne cykle, w których są inwestycje, są różne trendy, nie trendy. Ja chcę to po sobie zostawić, bo mówisz o budowaniu portfela żelaznego, żeby ten produkt nauczył ludzi na przestrzeni lat, dekad, żeby sami w ogóle, ideą w każdym moim produkcie, który stworzę z moimi partnerami, jest to, żeby dać ludziom tą niezależność, dać im takie strategie, tak im je wytłumaczyć, tak im je pokazać krok po kroku, żeby oni z tego mogli korzystać wielokrotnie, bo mi tego brakowało. I to jest może trochę głupie pod względem punktu biznesowego, bo wiesz, wszyscy powtarzają, Daniel, powinieneś klienta mieć jak najdłużej przy sobie, tutaj wiesz, żeby on zostawiał pieniądze i tak dalej. No tak, tylko ja się z tym bym czuł źle, więc ja mam ten przywilej, że robię biznesy w różnych branżach i w tej branży mam taką ideę, to nie jest mój, wiesz, taki cel, żeby tych ludzi uniezależniać, ale też tworzymy rozwiązania, które mają im ułatwić tego typu podejmowanie decyzji, inwestycje, wskaźniki, niewskaźniki, jakieś, wiesz, aplikacje do tego, żeby mogli newsy szczytywać. No dużo bardzo ciekawych rzeczy wydarzy się do końca roku, będzie bardzo głośno o nas, o tym, co tworzymy. Właśnie, opowiedz trochę bardziej, co się będzie działo w drugiej połowie roku, w ogóle z Instytutem Kryptografii i z krypto, jakieś predictions może na sam koniec? Z Instytutem Kryptografii tylko powiem tak trochę enigmatycznie, że damy dużo narzędzi, które pomogą automatyzować albo półautomatyzować decyzje czy inwestycje, ponieważ zauważyłem, że głównym killerem są emocje u ludzi i taka trochę niechęć do korzystania ze strategii, bo strategia ma to do siebie, że każda z naszych strategii jest opisana, co krok po kroku zrobić, a ludzie robią freestyle albo nie robią wszystkich punktów. Ja sobie myślę, dlaczego tak jest? No właśnie tak jest ze względu na emocje, bo jest FOMO, bo jest FED z drugiej strony i tak dalej, czyli FOMO, czyli fear of missing out, że dobra, no to szybko teraz muszę podjąć decyzję, wchodzić, bo zaraz mi pociąg odjedzie, tak? Albo z drugiej strony, jak jest napływ bardzo wielu negatywnych informacji, ludzie przestają wierzyć w kryptowaluty. I pytałeś o rynek kryptowalut, więc w kontekście Instytutu dużo ciekawych rzeczy się wydarzy, które pomogą w handlu, w inwestycjach, a jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, to mieliśmy niedawno sytuację, kiedy Bitcoin spadł poniżej 30 tysięcy, 29 tysięcy, czy tam na 28, w zależności od tego, na której giełdzie, niecałe 29 tysięcy, no i ludzie zaczęli się odwracać od tego rynku. Już, wiesz, widzieliśmy to w komentarzach, widzieliśmy to w tym, a tacy eksperci, a nie przewidzieli tego, że bańka pęknie i tak dalej. No a teraz mamy Bitcoina po 45-6 tysięcy dolarów i już ten, kto był w rynku, mógł zarobić ponad 50%, tak? Nawet gdyby kupował, gdyby uśrednio, gdyby wiedział, jak się w takich sytuacjach
zachować, tak? Albo o Ethereum, o którym wiesz, trąbiliśmy od czasu, nawet ludzie, niektórzy mi piszą, że Daniel, dzięki tobie kupowałem Ethereum za 400 zł. No a teraz życie pokazało, że jest warte 13 tysięcy. No to znajdź mi proszę ROI, taki w ogóle, wiesz, w biznesie. Tylko to jest problem, na dzisiaj z Filmem Koniecznym rozmawiałem o tym, bo akurat mamy też taki webinar tokenizacyjny, bo jeden z biznesów będziemy tokenizować, taki bardzo bliski mojemu sercu, związany z branżą medyczną, z farmaceutyczną, ale z opartą o zioła. To jest coś pięknego, bo ludzie właśnie powinni w ziołach szukać takiego panaceum na wiele dolegliwości, ale to czego zmierzę, nawet film mi o tym powiedział. Mówi, Daniel, gdybym ci pokazał biznes, który da ci zarobić w ciągu 3 lat 300%, to wszedłbyś w taki biznes? Sprzedaję, dobrze sprzedaję. Ja mówię, no wszedłbym, nie? A on mówi, no właśnie takim biznesem jest Bitcoin, nie? Gdyby ludzie, wiesz, kupili go i poczekali te 3 lata, no to jest dosyć, wiesz, mało prawdopodobne przy tej adopcji rynku, przy tym, co się teraz dzieje w kryptowalutach, bo się pytałeś, jakie są predykcje. No nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby po pierwsze inwestowali miliarderzy. No ale dobra, ktoś powie, miliarderzy mają pieniądze, mogą inwestować, tak? Inwestowały fundusze, tak? Żeby było tak dużo napływu w ogóle kapitału prywatnego też. A jesteśmy świadkami ogromnego transferu i braku zaufania do banków i transferu z takich tradycyjnych form inwestycyjnych do branży kryptowalut. Tylko ta branża jest na tyle jeszcze czasami enigmatyczna dla wielu ludzi i trzeba tak się, wiesz, to tak jakieś WWO miał taki kawałek. Uważaj, jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski. Tak samo jest tutaj. Tutaj też trzeba uważać, jak się tańczy, tak? Wiesz, podywersyfikować to w odpowiedni sposób, mieć odpowiednie strategie na odpowiedni moment rynku. No ja uważam, że październik będzie takim ważnym momentem, albo końcówka roku, najpóźniej do stycznia, to wszystko się rozegra, bańka pęknie, no i będziemy potem w beście i znowu będzie moment dobry na to, żeby zajmować pozycję, patrzeć, jak rynek będzie wyglądać i przy tych spadkach poniżej 50% od szczytu zacząć powoli wchodzić, uśredniać pozycję na główne, przede wszystkim na Bitcoina i Ethereum, a później w odpowiednim momencie przychodzi na altcoiny. To wszystko kwestia strategii, tak? Do tego to, co ty powiedziałeś. Cały farming, tak to już nazwijmy spolszczę to trochę, całe DeFi w ogóle, tak? To jest piękny moment na to, żeby w beście też sobie na rynku bardzo fajnie zarabiać. No tylko to potrzeba wiedzy i ludzie właśnie, wiesz, chcą gotowca i patrzą na to tak przez pryzmat chciwości, to jest bardzo zły kierunek, no bo to ma krótkie bardzo nogi. Ja chcę, żeby to wszystko, co tworzymy, dawało ludziom umiejętność, z której będą mogli korzystać wielokrotnie. Ja z niej korzystam, mnóstwo ludzi nawet u nas, które z nami pracują, to pozarabiało ogromne pieniądze. Ja się cieszę, że oni dalej pracują ze mną, nie odchodzą, tylko wiesz, są wdzięczni za tą wiedzę, za to, że mogli skorzystać w odpowiednim momencie z tej wiedzy, którą dostarczamy i dalej chcą rozwijać projekty, które tworzymy. No i tak powinno być, nie? No ja jestem młodym inwestorem, bo zazwyczaj jest tak, że masz najpierw swoje firmy, akumulujesz kapitał i dopiero później zaczynasz w jakieś inwestycje wchodzić, więc ja dopiero od roku zacząłem się uczyć o inwestowaniu na giełdzie i te wszystkie moje, bo tak pierwsze co inwestowałem w siebie, i w firmę. Dla mnie to było zawsze, ja wiem, że to, ja to zawsze wyciągnę na plus. Czyli wyjazdy i tutaj o wyjazdach też chcę jeszcze na chwilkę porozmawiać z tobą, wiem, że musimy kończyć już, ale później zacząłem na przykład bawić się troszeczkę, wiesz co, w futures na złocie. Zaczęło, wiesz, latać po prostu, ja tam na dźwigni trochę zacząłem się bawić, straciłem kasę. Zacząłem się bawić na giełdzie, nie wiem, poinwestowałem w spaki jakieś. Gdzieś tam to leży, wiesz, może wyskoczy jeszcze pod koniec roku. W SoFi na przykład zainwestowałem. To nie, tutaj nie daję żadnych od razu advice, investment advice, żeby było. Natomiast te spaki poszły gdzieś tam, gdzieś to leży. Słuchaj, zainwestowałem od roku, uczę się w te krypto, różne rzeczy. Najpierw na edukacja uczyłem się. Teraz wsadziłem już 90% swojego kapitału i znowu, to nie jest żadna rada. 90% wszystkiego, to słuchaj. I to robię od pół roku. Oczywiście używam wiedzy u was, też uczę się online, zawsze słucham, co wypuszczacie od znajomych, którzy mają swoje portale, różne jakieś tam aplikacje do DCA i tak dalej. I oni mnie tego uczyli właśnie. Czy nie wiem, później na Krakenie, jak się uczyć później, żeby brać advantage od tego, tych takich, wiesz, możesz bardzo łatwo przewidzieć, bo cały czas Bitcoin masz praktycznie cały czas tak. I na tym krypto jeszcze, no nie, bo to wiadomo, może zlecieć. Ale nie straciłem żadnych pieniędzy. Wszystko, co właśnie kupowałem, czy tam przy 29, 28, 32 tysiącach dolarów, kupiłem nawet trochę wyżej, ale wszystko, co zrobiłem, nawet ten trading, zrobiłem sobie yield farming, to wszystko zarabia pieniądze. Jak na razie na tym wszystkim wyszedłem, wiesz, byłem na trochę na minusie, ale wszystko ładnie podbijało i to bardzo dynamicznie. I dla mnie to jest coś takiego, prostota, to rośnie cały czas,
wiadomo, spada, też jest volatility, to trzeba uważać, ale te narzędzia, to wszystko jak tam wejdziesz, to jest w ogóle o wiele lepsze niż ten, nie wiem, futures dla mnie taki, wiesz, złoto, czy w giełdę wrzucać, gdzie właśnie ten Wall Street tym kieruje. I ja zobaczyłem, wow, to naprawdę jest potencjał i jako inwestor młody, no kurczę, jak się nauczysz tego, jak na przykład robić, żeby nie płacić fees, kiedy kupujesz, nie wiem, tego Ethera, wymieniasz Ethera na przykład później, jak bierzesz profity na Paxosa, jak sobie to zrobić, poustawiać na przykład DCA-em, tam mam narzędzie, które mi cały czas bierze profit, jak rośnie, to automat cały czas po prostu po troszeczkę bierze i nie płacę z żadnej za konwersję, a na giełdzie za wszystko mi biorą. Broker wszystko ładuje po prostu, a tutaj wymieniasz coiny, nic nie płacisz i jeszcze za to, co wymienisz, to później nie dość, że złoto rośnie, to jeszcze ci płacą na wallecie 7% mi płacą yield farming. Jeszcze masz Paxos Gold, który możesz iść i zarequestować, żeby oni ci wydali coina. Więc wow, po prostu jako młody inwestor, mam nadzieję, że to zachęci osoby do was też. I ja też oczywiście jestem i klientem, mam na newsletterze, jestem zapisany, więc powiedz mi jeszcze tak króciutko, jakieś benefity, które nie wymieniliśmy Instytutu Kryptografii, gdzie coś jeszcze jest takiego, co oferujecie, gdzie uczycie ludzi właśnie o tym? Znaczy, to przede wszystkim bardzo ważna rzecz jest, o której ty mówiłeś, ale ja tutaj bym zwrócił uwagę, jak ważna jest strategia, bo kiedy, wiesz, jest taki moment, że spadło, rośnie i tak dalej, to czujemy się na pewnym etapie, wiesz, dobrymi inwestorami. I to jest bardzo zły moment, bo bardzo mocno się przywiązujemy do naszych pozycji, do ekspozycji na tych pozycjach, do w ogóle pieniędzy i tak dalej. I bardzo ważne jest to, żeby mieć konkretną strategię, która będzie dawała też nie tylko moment wejścia, ale moment, wiesz, uśredniania chociażby, moment pivotowania i przede wszystkim moment wyjścia, bo to jest moment teraz, moim zdaniem, w którym naprawdę wielu ludziom się odmieni życie, już wielu ludziom się odmieniło życie. Ja znam, wiesz, przypadki ludzi, którzy ze 100 tysięcy złotych porobili kilka milionów i oni mówią, Daniel, mało. I Daniel sfrajerzył, a potem mówią, no i Daniel, sfrajerzyłem się, bo z 5 baniek zrobiło mi się 2,5 miliona i co teraz robić, nie? A ja sobie mówię, kurczę, dlaczego ty nie masz strategii? Przecież nawet masz nasze produkty, tam jest wyraźnie powiedziane, kiedy wychodzić, w których momentach, co potem nawet robić z tymi pieniędzmi, żeby one dalej pracowały, tak? No po to wszystko tworzyliśmy. No, oczywiście można wejść all-in i czekać w nieskończoność, ale wiesz, no tutaj też my mamy wiele wskaźników, bo i mamy Bloomberga, i mamy Glassnode'a, i mamy, sami robimy swoje teraz wskaźniki, o którym sentyment. We wrześniu ten wskaźnik pokażemy, który naprawdę jest mega zarąbistym wskaźnikiem, który daje może w październiku. To zapowiedź, czy to pierwsza zapowiedź, czy już gdzieś była? Nie, pierwsza zapowiedź, kurczę, no trochę to, tak powiedziałem za bardzo do przodu. No to właśnie, to super, to czekamy na wrzesień w takim razie Tak, wszystko gotowe, ale jeszcze dopracowujemy wiele rzeczy, więc wiesz, no trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, tutaj nie ma, tutaj wiesz, easy money, no to nie ma łatwych pieniędzy. Nie? Oczywiście. Rynek jest tak spekulacyjny i jest tyle, wiesz, różnych, że tak powiem, sytuacji, których też nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, no bo i CBDC, czyli te wszystkie waluty narodowe, tak, i różne właśnie walki z kryptowalutami, teraz widzimy, jak Binance się boryka z różnymi tutaj obostrzeniami ze strony różnych krajów, więc dużo może się wydarzyć, ale wydaje mi się, że to jest już na tyle rynek jeszcze, wiesz, taki, który daje zarobić, że naprawdę warto się nim zainteresować, bo wydaje mi się, że z każdą kolejną hostą już nie będzie takich, wiesz, wybić dużych, no bo będzie bardziej sterowany, tak jak powiedziałeś o, wiesz, o giełdzie tradycyjnej. No kurczę, Wall Street tam, wiesz, wiemy doskonale, jak to wygląda, nie? Tak samo będzie branża krypto. Myślę, że za te kilkanaście lat może już tak sterowana, że tam będą zarabiali ci, którzy mają zarabiać i ruchy będą o wiele mniejsze. Dlatego no, trzeba będzie, wiesz, robić po prostu strategię. Więc zachęcamy po prostu wszystkich słuchających. Ja się podpisuję dwoma rękami i jestem właśnie, jak to mówią na Wall Street, że there are no friends, lepiej kupić psa. Ale ja jestem, że tak powiem, jestem przyjacielem Instytutu Kryptografii, kibicuję wam i oczywiście zapraszamy osoby nowe, żeby do was jako zaufanego źródła właśnie przekierować i to będzie właśnie fajne zwieńczenie. Na sam koniec już ostatnie pytanie obiecuję. To wiem, że podróżowaliście ostatnio w Meksyku. Ja jestem tutaj niedaleko, w Las Vegas. Podróżuję też teraz, wiem, jak nie będę wchodził już w szczegóły, ale powiedz mi, kiedy jakieś kolejne podróże, bo jestem zainteresowany, żeby się z wami spotkać w ogóle i poznać. Wiesz co, w ogóle to jest tak, kiedyś
Ja jestem strasznie ułożonym człowiekiem, jeżeli chodzi o moją pracę. Ja mam tak dzień ułożony, że od godziny 5 rano, kiedy się budzę, o 6 ćwiczę do godziny 7 i to jest albo basen, albo takie ćwiczenia z własnym ciężarem ciała, czyli te riksy, piłki, ketle i inne cuda. Od godziny 7 do godziny 8.30 edukuję się, potem od 8.30 mam operatywkę do 9, potem mam też od 9 do 11 taki moduł, który jeszcze ciężko mi wdrożyć, ale taki moduł edukacyjny, że edukuję się w kontekście różnych rzeczy w firmie. Następnie do godziny 17 cisnę task za taskiem, rzecz za rzeczą i od 17 jestem tatą, mężem i od 21 jestem tylko i wyłącznie mężem dla mojej żony. Więc wiesz, ten dzień był bardzo mocno wypełniony zawsze i trochę szkoda mi było czasu na podróże. Ale potem też zrozumiałem na pewnym etapie, że ja muszę zadbać przede wszystkim o podróże, bo one dają inną perspektywę, inny punkt widzenia, spotykam się z inną kulturą, z innymi, wiesz, jakby to powiedzieć, no, okolicznościami w tym wszystkim. I wiesz, dlatego teraz i planujemy z Filem na kajty polecieć, ponieważ ja uwielbiam wszystko, co jest z wodą związane, i skutery wodne, i motorówki, i wakeboardy, i teraz kitesurfing wchodzi gdzieś też. Uwielbiam crossy, więc też myślę o tym, wybieram się teraz na taką podróż po Polsce trzydniową, tutaj z Filem, z Radkiem, bierzemy motory i będziemy sobie tam śmigać po Bieszczadach, co prawda w Polsce, ale też taki sobie zrobimy trip. I w sercu bardzo długo dojrzewało we mnie takie coś, żeby zbudować w naszej społeczności też takie przekonanie, że jednak warto po tym świecie latać, warto się spotykać, ponieważ my i tak tworzymy zjazdy dla naszych społeczności. Ostatnio strasznie dużo hejtu na mnie spadło, że tylko 150 miejsc zapewniłem na jednym ze zjazdów, gdzie no nie mogliśmy więcej, bo były obostrzenia, no ale udało się to przejść, tak zrobić, żeby i wiesz, prawnie to wszystko dobrze wyglądało, bo nikt się nie będzie podkładać dlatego, więc było 200 osób. Na tych spotkaniach zobaczyłem, że jest ogromna potrzeba ludzi, żeby wiesz, dotknąć drugiego człowieka, żeby wymienić się doświadczeniami, więc no podróże... Nie chcę rzucać słów na wiatr, zobaczymy, czy to wypali, ale tak na 70% będziemy odpalali też taki projekt dla inwestorów, gdzie właśnie będziemy spotykać się w takich grupach, wiesz, do 30 osób, takich mastermindowych, będziemy sobie latać po świecie, będziemy sobie, wiesz, rano od 9 do 10 się edukować, od 10 potem lecieć, zwiedzać, fajne wspomnienia sobie łapać, właśnie pływać, jeździć, latać, robić mnóstwo ciekawych rzeczy, no a wieczorem mastermind godzinny, bo moim zdaniem mastermindy to jest coś pięknego, czego powinni się ludzie uczyć w kontekście właśnie rozwijania siebie, swoich biznesów, inwestycji, innych rzeczy. No i wieczorem, wiadomo, integracja, ogień, co po niektórzy jak będą chcieli, to będą mogli sobie pobalować, ale takie coś mi chodzi, gdzieś tam mam to w sercu. Dostałem wstępną, wiesz, aprobatę tutaj od Fila i od Kamila Gancarza, w sumie z Radkiem i cię miałem o tym porozmawiać, ale jeszcze nie rozmawiałem, bo trochę nas dzisiaj się widzieliśmy, a inne tematy nas złapały, ale to będzie jedna taka część. A druga część to chcę robić takie większe spotkania po 200 osób, po 100 osób, żeby właśnie i się zintegrować, i przy ognisku sobie posiedzieć wieczorem, wiesz, powygłupiać się, pogadać, ale też posłuchać ciekawych rzeczy, czyli bardzo mocno na kompetencje, na networking, na, dla większej grupy osób. No i najbliższym kierunkiem to będzie Zanzibar, czyli będzie kite w październiku. Wiem, że to już taki termin trochę na pograniczu, ale się śmialiśmy ostatnio z Filem, że jak spojrzeliśmy na swoje kalendarze, to wszystko, kurczę, jest tak już wąskie, wiesz, już tyle rzeczy się finalizuje, że nawet szkoda, nawet jesteśmy w stanie ten sezon trochę odpuścić, żeby dopiąć rzeczy, które rozpoczęliśmy, ale tak, Marcinie, to, co mówiłeś, to jest mi bardzo bliskie i te podróże trochę, mam taki jeszcze dylemat w kontekście mojej rodziny, no bo wtedy, wiesz, no zabierać ich, już mój starszy syn idzie do szkoły. Łączyć. Tak, mój starszy syn, wiesz, idzie też do szkoły, więc nie zawsze, ale tam zawsze, wiesz, kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu. Więc ja, kiedy tak wszedłem na taką drogę, bo ona tak gdzieś jest od roku czasu, no może pół roku czasu mam taki, wiesz, power totalny, czuję w sobie, że jestem w 100% spójny, wiesz, jeżeli chodzi o taką równowagę pomiędzy biznesem, rodziną i czasem dla siebie, bo ludzie też powinni być trochę egoistami i mieć ten czas dla siebie. Nawet kiedyś poczyniłem taki wpis na Facebooku, bo czasami ja tego Facebooka coś wrzucę, takiego, co chcę, żeby zostawiło jakąś tam, wiesz, w głowie znak zapytania u ludzi, że ten czas dla siebie jest bardzo ważny i podczas tych podróży właśnie też oprócz tego, że się inspirujemy, poznajemy nawzajem, a inspirujemy krajem, w którym jesteśmy, no to mamy ten czas, gdzie można sobie usiąść, trochę podumać, jakie rzeczy poukładać albo po prostu się zainspirować, wiesz, tych historii innego człowieka. No byłem w Dubaju
z Filipem, to był chyba kwiecień, no usłyszałem historię od jednego człowieka taką, że wiesz, to w moim życiu zmieniło w ogóle kontekst budowania biznesu w oparciu o moje dzieci. Jak ważne jest to, żeby wiesz, żeby nigdy nie dopuścić do tego, żeby przez biznes moja rodzina była zagrożona, dlatego ten cały koncept tylnej ławki, dlatego mnie wiesz, w wielu miejscach nie zobaczysz, dlatego wolę wiesz, pracować w ciszy, a żeby efekty mówiły, krzyczały same. Jest mnóstwo rzeczy, ale będziemy na to stawiać, to nie jest opłacalne pod względem biznesowym, tak powiedzmy sobie szczerze, bo jak gdzieś jadę na tydzień, no to wiadomo, że nie będę, wiesz, tak aktywny biznesowo, jak jestem, a mój dzień, to co ci pokazałem, jest mega mocno wypełniony, wiesz, czasami się niektórzy śmieją, że jak robot pracuje, no ale ja wiem, po co to robię, tak, i to jest tak spójne, bo mam czas dla siebie, wiesz, spotykam ludzi, a ludzie mówią, Daniel, skąd ty w ogóle masz tyle siły, skąd masz taką energię, dobrze wyglądasz, wiesz, w takiej formie, masz 35 lat, a takiej formy nigdy nie widziałem u ciebie i wiesz, i to jest to, że po tylu latach i takiej tułaczce trochę szukania jakichś tam różnych kierunków dla siebie, człowiek znajduje ten, w którym jest spójny, szczęśliwy, ale no, te podróże wiem, że nie będą się opłacać pod względem biznesowym, ale właśnie pod względem budowania relacji, poznawania ludzi, inspirowania się, co też jest bardzo ważne, a czasami o tym zapominamy, a ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, że takim właśnie fundamentem kluczowym, no to jednak jest w biznesie zawsze drugi człowiek, więc wiesz, wspólne narty, które uwielbiam, snowboard, wiesz, właśnie jakieś skutery, wake'i, kajty, dla tych, którzy chcą, to crossy, nie crossy, jakieś kłady, wiesz, szybkie samochody, oczywiście w bezpieczny sposób, czy różne inne cudowne rzeczy, które zostają nam to, co w życiu jest najważniejsze, czyli wspomnienia, ponieważ w pewnym momencie mojego życia, to tak też powiem, przepraszam, ale za szczerość, ale myślę, że to warto powiedzieć, zapukał do moich drzwi mój największy nauczyciel, czyli nowotwór, i pokazał mi, jak ważne w życiu jest to, żeby pewnych rzeczy w życiu nie odkładać, żeby być ze sobą spójnym, żeby iść za tym głosem serca, bo niektóre rzeczy, wiesz, się nie opłacają, ale warto robić, jak to mówi Jacek Walkiewicz, wiesz, czasami dać sobie tą możliwość na to, aby na tym skuterze sobie popływać kilka razy w sezonie, wydać po te 500 zł na taki, wiesz, na taką jazdę, albo sobie polecieć na ten Zanzibar, na tego kajta, a nie odkładać, bo ludzie często odkładają pieniądze, nie wiedząc w sumie po co. Więc ja tam mam wszystko pod kontrolą, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia, ale to był taki nauczyciel, który przyszedł też do mnie w takim nieoczekiwanym momencie życia. Dużo mi w głowie pozmieniał. Fajnie to nazywasz nauczycielem, podoba mi się to. Tak, chcę już mu bardzo podziękować za te lekcje, więc chcę się go jak najszybciej pozbyć, ale też zrozumiałem, jak ważne jest to, żeby chociażby, wiesz, nawet patrząc w kontekście dzieci, że nasze życie składa się z czasu. Ten czas to są, wiesz, tygodnie, dni, tygodnie, miesiące, pory roku, lata. Nawet tak spojrzałem na mojego syna, on ma 6,5 roku. Wiesz, za 10 lat on już nie będzie chciał jeździć z rodzicami, już będzie chciał jeździć z kolegami na obozy, na wakacje, na inne rzeczy, więc nawet taka prosta koncepcja tego, że ja zobaczyłem, że mam przed sobą 10 sezonów letnich, zimowych na to, żeby tak ten czas zorganizować, żeby jak najwięcej dać mu inspiracji, jak najwięcej, wiesz, tego, żeby dotknął różnych rzeczy, spróbował, spędził ten czas i te piękne chwile miał, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne wspomnienia, które mamy. I jeszcze taka ostatnia rzecz, przepraszam, że tak gonię w piętkę, ale też czas mnie goni, a też nie chciałbym, żeby ten wywiad tak długo trwał, to zobaczyłem jedną taką ciekawą rzecz, taką rozkminę miałem. Ponieważ ja pracując w farmacji byłem w pięknych miejscach, jadłem cudowne rzeczy, tylko byłem, kurde, z niewłaściwymi ludźmi. I zobaczyłem, jak ważne jest to, żeby spędzać ten czas z właściwymi ludźmi. Że wiesz, bardzo wiele bym dał, żeby cofnąć czas i móc przeżyć pewne rzeczy z innymi ludźmi, niż to zrobiłem, ale teraz bardzo dbam o to, żeby właśnie z odpowiednimi ludźmi spędzać odpowiedni czas, mieć właśnie te marzenia realizowane, mieć te wspomnienia, które potem są takim małym dodatkiem do życia, gdzie człowiek może do tego wrócić, no i też bardzo fajnie napędzają, więc tak trochę może moralizatorsko zabrzmiało, ale no to też jest ważne, żeby czasami się zatrzymać i zobaczyć sobie, też dać sobie jakąś nagrodę na tym, w tej takiej pogoni, bo życie nas tak, wiesz, pinguje co chwilę i tak potrafi nas rozkojarzyć, tak nas bodźcuje, że tych, którzy gdzieś tam nie są w głąb siebie zagłębieni, nie wiedzą, czego chcą doświadczać, w którą stronę chcą iść, no to bardzo często się gubią, więc to tyle, stawia wielką kropkę, bo moglibyśmy pewnie jeszcze poruszyć. Super. Danielu, kończąc już, dziękuję ci bardzo za twój czas. Doceniam, zrobiło nam się w sumie z godziny, półtorej godziny, więc to jeszcze bardziej mega robota pod względem merytoryki, wartości, historii, struktury, procesu, twojego doświadczenia. Można wyciągać i po prostu sobie implementować. Dziękuję ci. Wypuszczamy ten materiał jak najszybciej, żeby to szło w świat. Oczywiście my się też poznajemy, więc dla mnie to też była taka, że tak powiem, lekcja mentorska, więc za to ci też dziękuję. No, a przede wszystkim wiadomo, za czas, bo to jest coś,
co jest najważniejsze. No i opowiadałeś właśnie czy o swoich właśnie dzieciach, czy o ludziach, którzy będą nas słuchać. Mam nadzieję, że oni właśnie będą mogli ten materiał obejrzeć i właśnie wyciągnąć. A masz super historię i no ja powiedziałeś o tych ludziach. Ja uważam właśnie, że ja bym się właśnie z takimi ludźmi chciał zadawać jak ty i oscylować na tych wibracjach, bo masz zaufanie, lojalność i wiesz, że ci ludzie są cały czas ambitni i tutaj jeszcze tak podsumuję, takie no gruchy po prostu, bo to właśnie tak o tym jest podcast, więc jesteś tutaj doskonały, bym ci dał wlepkę. No to już faktycznie musimy się spotkać osobiście, to już nie ma, wiesz, teraz. No to dlatego ja będę też w kontakcie, jak będziecie organizować podróże, to no ja nie wiem, wylecę tutaj ze Stanów i bardzo, bardzo chętnie do was dołączę, więc Danielu, jeszcze raz, jesteśmy w kontakcie, wszystkiego dobrego. I dzięki, do usłyszenia wszystkim za tydzień. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dziękuję bardzo za ten przywilej. Wszystkiego dobrego życzę Marcinie, również dla ciebie wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do zobaczenia następnym razem. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.